Dzień dobry Państwu, zaczynamy. Witam na kolejnym posiedzeniu czy zjeździe Seminarium Wolniewiczowskiego. Poprzednio zapomniałem o liście obecności. Jest lista, jest wydarzenie. Nie ma listy, nie ma wydarzenia. Więc bardzo proszę się wpisać. A czy ja mogę też takie organizacyjne uwagę? Tak było na poprzednim zjeździe, później dyskusji, jak ta osoba zabiera głos, to wtedy prosiliśmy, aby się przedstawiała. Tak, czy jest. Możemy też poprosić obecnie o kontynuowanie tej zasady? Mam kilka informacji dla Państwa i takich spraw organizacyjnych. Od tego zacznę, to nie będzie dużo. Sprawdziłem poprzednim razem 2,5 minuty, zajęło dzisiaj może 3 minuty. Pierwsza rzecz to ten film wideo, który się pojawił z opóźnieniem, za co bardzo przepraszamy, były problemy techniczne. Postaramy się, żeby było celowe, żeby on się w połowie między jednym a drugim seminarium pojawiał, bo wtedy jeszcze pamiętamy, co było na ostatnim spotkaniu. Zerknąłem dzisiaj, no to przez jedną noc zdążyło obejrzeć 120 osób, także to nie jest mało. I właśnie ponowię tę prośbę, którą pani Wolniewicz sformułowała. To i dla wygody, i dla celów poznawczych, dla rozmaitych osób. Bardzo byłoby wskazane, żebyście Państwo zabierając głos podawali swoje nazwisko i to ważna sprawa. Dobrze, druga rzecz dotyczy naszego planu, który uległ zmianie ze względu na siły wyższe. Pani profesor Nogal miała 1 października wygłosić referat na temat domu. Drugi referat na ten sam temat to miał być taki dwugłos pan Barcentewicz z Krakowa. Barcentewicz będzie, Nogal nie będzie, będzie w Oksfordzie. No, Oksford siła wyższa, rozumiemy. W związku z tym udało mi się nakłonić, żeby ten wakat objął pan Faliński, który będzie tutaj mówił, ja zatytułowałem rzecz tak trochę a priorycznie, Bogusław Wolniewicz jako postać medialna. No przede wszystkim usłyszymy o tym od samego twórcy, jak się zrodził pomysł na głos racjonalny, jak ten głos racjonalny był realizowany, jak on powstawał, jak się profesor zachowywał, jak się przygotowywał. Myślę, że to są rzeczy nieznane, to są kulisy sprawy i liczę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Kolejna sprawa dotyczy nowego portalu polskiego, na którym będziemy mogli przeczytać po angielsku teksty profesora Wolniewicza. Oddaję głos panu Marcinowi, który, mówiąc kolokwialnie, jest jednym ze spirytusów tego przedsięwzięcia. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Chciałem wszystkich Państwa tutaj obecnych na sali, ale też tych, którzy nas oglądają, czy będą oglądać w internecie, zaprosić na stronę internetową, właśnie na ten portal deliberatio.eu. Filolog klasyczny by nas poprawił i powiedział deliberatio, więc obie wersje powiedzmy dopuszczamy. Deliberatio.eu to jest strona internetowa, to jest portal, który powstał 2 tygodnie temu z inicjatywy i pod auspicjami pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Portal jest polski, ale on ma ambicje międzynarodowe. Docelowo będzie wielojęzyczny, w tej chwili jest anglojęzyczny. Nad pozostałymi wersjami językowymi, to znaczy niemiecką, włoską, francuską, polską także oczywiście. Pracujemy i one niedługo już się ukażą. Portal no, jest głównie humanistyczny, tam jest, będzie dużo filozofii, ale nie tylko, będą też teksty z zakresu gospodarki między innymi, czy geopolityki. No i tekst pana profesora Wolniewicza się ukaże już niebawem. Na razie zachęcamy także do czytania tekstu pana profesora Okolowskiego, Antropologia wojny, The Anthropology of War, taki jest tytuł anglojęzyczny. Tekst jest dostępny. Mam nadzieję, że przypadnie polskiego głosu. Ja tylko dodam, bo chyba pan o tym nie powiedział, no, że jednym z celów
jaki stawiają sobie założyciele tego portalu, jest zwalczanie europejskiego socjalizmu. Może to górnolotnie nazbyt powiedziane, ale no jest tutaj ogromna nierównowaga pomiędzy mediami lewo i prawo skrętnymi i ten oczywiście portal wpisuje się w prawoskrętny nurt. Dobrze, i ostatnia sprawa. Chciałem Państwu zwrócić uwagę, poinformować o nowym filmie dokumentalnym o Stanisławie Lemie. Reżyserem jest Wojciech Kuś i ten film będzie wyemitowany w najbliższą środę, 21 października. Września. Września, przepraszam. 21 września, w najbliższą środę na jedynce TVP1 o 22:30 bodaj. Proszę jeszcze sprawdzić. Informuję o tym filmie, choć go nie polecam. Tak bym paradoksalnie powiedział, bo brałem udział w realizacji tego filmu i film nosi tytuł Tajemnica Lema, a powinien nosić tytuł Tajemnica Choroby Lema, więc resztę sobie Państwo dośpiewajcie. Jakieś takie kryptozałożenie tu zostało przyjęte, że Lem to jak Dostojewski, skoro genialny, to musiał być chory. Więc, no i może jeszcze jedna rzecz, biorąc udział w realizacji tego filmu, poświęciliśmy 6 godzin na nagrywanie moich wypowiedzi na temat filozofii Lema. Zostało kilka minut, to mnie nie dziwi, broń Boże, ale w zasadzie ja podaję tam tylko daty, więc zostałem sprowadzony do roli Krystyny Czubówny, nie ujmując nic pani Czubównie, oczywiście wyśmienity lektor. W każdym razie Lem to Lem, dlatego ten film trzeba zobaczyć i bardzo proszę. Tyle moich informacji. Dzisiaj mamy, przypomnę, 2 referaty. Pan doktor Pęcuła za chwilę przedstawi pierwszy na temat religii w ujęciu Wolniewicza, a w drugiej części po przerwie pan Kosowski będzie mówił o istocie filozofii. Oddaję głos panu Pęcule, bardzo proszę. Dobrze, dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi tutaj gość po raz kolejny. Proszę mi dać tylko chwilkę, żeby mógł się rozłożyć. Wykłady improwizowane są ciekawsze. Zawsze do słuchania, bardziej angażujące. Natomiast dzisiaj mamy tyle zniuansowanych kwestii dotyczących filozofii religii profesora Wolniewicza, że jednak będę się posiłkował pamięcią zewnętrzną i mam nadzieję, że Państwo nie będą mieli tego za złe. Natomiast tytuł dzisiejszego wystąpienia brzmi Korzeń religii i parareligii na gruncie myśli Wolniewicza. Tutaj jeszcze pytanie techniczne, czy tezy będą wyświetlane, czy raczej zapisywane? Nie. Tezy były jak czerwona płachta na byka. Kto zareagował na tę płachtę, no to dobrze, a teraz będziemy słuchać rozwinięcia. Jest. Ale jedna osoba zareagowała. Dobrze, proszę Państwa, więc Korzeń religii u Wolniewicza, a także kilka słów o parareligii na gruncie myśli Wolniewicza, czy może te parareligie są. Otóż w XX wieku w obrębie cywilizacji Zachodu wyrosła mnogość formacji społeczno-ideowych, takich jak komunizm, scjentyzm, freudyzm, świecki humanizm, do których przyjęło się przyklejać etykietę parareligie, pseudoreligie, quasi-religie. I teraz pytanie, które przed nami staje, to cóż za owymi tajemniczymi terminami się kryje tak naprawdę? Jak mamy je rozumieć i na ile są one trafne? Czymże przede wszystkim miałaby się różnić religia w tym właściwym sensie od parareligii, czy tego, co nazywa się potocznie parareligią? I aby zrobić to efektywnie, czyli wprowadzić to jakoś linię podziału, musimy w pierwszej kolejności przyjrzeć się temu, czym jest sama religia. I to będzie pierwsza część naszych dzisiejszych rozważań. I punktem wyjścia dla nich będą uwagi poczynione przez pana profesora Bogusława Wolniewicza w tekście o istocie religii. I teraz pierwszą kluczową kwestią, na którą zwraca uwagę Wolniewicz przy analizie zjawiska religii, jest odróżnienie czucia religijnego, le sentiment religieux,
od form religijnych. To rozróżnienie zostało zaproponowane wcześniej przez Benjamina Konstanta. Wojniewicz przejmuje je jako swoje. I istota religii objawia się zarówno dla Konstanta, jak i dla Wojniewicza w religijnym czuciu. Formy religijne natomiast są sposobem, w jaki owo czucie manifestuje się w przestrzeni społecznej. Można więc rzec, że czucie religijne jest komponentem wewnętrznym religii, formy zaś są komponentem zewnętrznym. Z tym, że czucie jest zawsze zamknięte w jakiejś formie. Mamy dwa komponenty, które są ściśle ze sobą i nierozerwalnie powiązane. Więc zastanówmy się w pierwszej kolejności, czym jest owo czucie religijne. Czyli w jaki sposób eksplikuje ten termin Bogusław Wojniewicz. Otóż termin czucie religijne lub jego ekwiwalenty, takie jak uczucie religijne, przeżycie religijne czy doświadczenie religijne, jako polski odpowiednik tego wspomnianego Le Sentiment Religieux francuskiego, zaproponowany został przez Sabinę Kielszyńską, autorkę polskiego przekładu książki o religii Benjamina Konstanta. Przekład ten, na co zwraca uwagę Wojniewicz, jest jednak problematyczny i nie oddaje w pełni idei przyświecającej myśli Konstanta w tej kwestii. W jego pismach owo sentiment religieux jawi się jako pewna stała w naturze ludzkiej, coś, co narzuca się nam z nieodpartą siłą. Tym czymś jest zaś potrzeba religijna, rozumiana jako skłonność do bycia religijnym. Tejże potrzebie przysługuje natomiast obiektywne istnienie. Jest ona żywiołem targającym ludzką naturą. Tymczasem polskie czucie, czy polski termin czucie, czy też uczucie odwołują się do jakichś fenomenów subiektywnych, takich jak stany emocjonalne jednostki. To zaś niejak ma się do oryginalnej myśli Konstanta. W O religii czytamy, i tutaj cytat jest z Konstanta pochodzący, błąd w poszukiwaniach pochodzenia religii był zawsze ten sam. Zaczynano od założenia, że człowiek istniał był bez religii. Przypisywać religii, uspołecznieniu, zdolności językowej inne przyczyny niż ludzka natura, to dobrowolnie się oszukiwać. Człowiek nie jest religijny dlatego, że jest bojaźliwy, człowiek jest religijny dlatego, że jest człowiekiem. Tutaj koniec cytatu. Jeżeli by religijność ludzka zamykała się w tych stanach emocjonalnych, takich jak na przykład strach chociażby, które są zmienne, to człowiek przestawałby być religijnym w momencie ustania bodźców, które są źródłem owych stanów emocjonalnych. Nie mogą one zatem tłumaczyć zjawiska stałego i nieustannie się odradzającego, jakim jest dla Konstanta religia. Wojniewicz wobec tego, przejmując to konstantowskie rozróżnienie, miasto czuciu religijnym woli mówić o religijnym poruszeniu duszy, które wskazywać ma na coś obiektywnie zakorzenionego w naturze ludzkiej, w czym tkwi tenże potencjał religijny. I tenże wspomniany potencjał może się na różne sposoby aktualizować i manifestować w świecie zewnętrznym. Przybiera on wówczas postać określonych form religijnych, to znaczy określonych postaci zachowań społecznych, mających zaspokoić potrzebę biorącą się z tego religijnego potencjału. Formy te są wobec tego religijnego poruszenia duszy wtórne, niejako nad nim nadbudowane. I dotyczą takich spraw jak doktryna, kult, polityka misjonarska czy organizacja religijnej. O ile więc religijne poruszenie duszy, nasza ta religijność wewnętrzna, jest czymś trwałym, to formy religijne czy też religijność zewnętrzna są nietrwałe i podatne na różnorakie modyfikacje, w tym na zatracenie i odejście w niebyt. Co zatem ważnego konstantowski podział przez Wojniewicza przejęty mówi nam o religii? Otóż to, że w naturze ludzkiej istnieje stała skłonność do bycia religijnym. Nie istnieje natomiast jeden sposób jej zaspokajania. Stąd mnogość różnych religii w świecie. I niech to będzie dla nas, i jeżeli mogę się posłużyć tego słuchaniem, zapisał tę taką pierwszą główną tezę, która pozwoli nam zrozumieć później istotę tego, co zje się para religią. Ktoś pozwoli sobie zetrzeć. Może odpłynie tą tezę o religii.
I oto pierwsza teza, potrzeba religijna jest trwałym i nieusuwalnym elementem ludzkiej natury. Religijna jest trwałym i nieusuwalnym elementem ludzkiej natury. Umiejscowienie jednak religijnego poruszenia duszy pośród żywiołów nalegających ludzką naturą nie tłumaczy jeszcze tego, jakie potrzeby ono rodzi i co je zaspokaja. A w tym właśnie szukać należy istoty i źródła religii. Rozważania nad istotą religii rozumiemy tutaj podobnie zresztą, jak robił to Boniewicz, jako część antropologii filozoficznej, nie teologii. Antropologii filozoficznej to jest namysłu nad naturą ludzką, w tym konkretnym przypadku przez pryzmat zjawiska religii. Pytanie zatem, które musimy postawić, jest następujące. Co też jest bodźcem, który sprawia nieustannie, że natura ludzka zostaje religijnie poruszona przez coś? Czy też co sprawia, że w ludzkiej naturze do głosu dochodzi potrzeba religijna i co jest jej źródłem? Jeżeli przyjmujemy za prawdziwe twierdzenie głoszące, że potrzeba religijna jest nieusuwalnym elementem ludzkiej natury, to jej źródła należy doszukiwać się w jakimś niezachwianym fakcie, który każdemu człowiekowi jest dostępny. Stajemy oto przed następującą alternatywą. Czy źródeł religii szukać w świecie, czy też w czymś poza światem? Czy jest to zjawisko wynikające z konstrukcji świata, czy też coś, co zostało do świata wprowadzone niejako z zewnątrz? Przyjęcie drugiej hipotezy prowadzi nieuchronnie do łączenia religii z jakimś wyobrażeniem bóstwa, które byłoby jej przedmiotem, czyli do połączenia ludzkiej religijności z jakąś formą boskiej epifanii, jakiegoś obcowania z Bogiem i objawiania się Bogu. To też zdaje się być zbieżne z potocznym poglądem na istotę religii. Przyjęcie jednakże tej hipotezy jest z kilku powodów problematyczne. Należałoby bowiem wówczas przyznać, że ludzie są religijni, gdyż doświadczają bezpośrednich przejawów mocy czy obecności bóstwa w świecie. Tymczasem potoczne doświadczenie zdaje się wskazywać na coś zgoła przeciwnego. Istnieje wszakże rzesza ludzi, którzy uważając siebie za religijnych, nigdy takiej epifanii nie doznali. Nawet jeżeli przyjmiemy, że zjawisko objawienia się bóstwa w świecie jest faktem niezachwianym, co samo w sobie jest tezą wielce wątpliwą, czy też dyskusyjną, to w każdej znanej nam religii jest ono dostępne jedynie nielicznym, nie zaś całej religijnej wspólnocie. Tak święty Paweł mógł doświadczać epifanii Boga, a Pęcuła już nie. Co Pęcule wcale nie przeszkadza mówić o sobie, że jest chrześcijaninem, jest osobą religijną. Natomiast jeżeli przyznać by, że epifania jest jakąś formą źródła religii, to miałoby to oznaczać, że święty Paweł nawet jest osobą religijną, bo takie epifanie doświadcza, Pęcuła zaś już nie jest, a to znowu jest teza niesamowicie wątpliwa. Jednocześnie nie sposób zaprzeczyć, że największe spośród znanych nam religii zawiązały się wokół idei jakiegoś bóstwa. I tutaj musimy zastanowić się, jak z tego labiryntu zatem mamy wyjść. I otóż oddzielić należy tu dwie kluczowe kwestie. Z jednej strony okoliczności historyczne, które powołały do istnienia wielkie religie tego świata, z drugiej zaś okoliczności metafizyczne, które stale sprawiają, że człowiek jest istotą, w której nieustannie żywotna jest jakaś potrzeba religijna. Fakt, że potrzeba religijna może znaleźć swoje ujście w wierze w bóstwo, nie oznacza jeszcze, że musi ona być elementem konstruktywnym religii wszelkiej. Tym bardziej nie oznacza to, że epifania bóstwa musi być źródłem religii. Szczególnie, że, jak pokazaliśmy przed chwilą, to zjawisko jest mentalne, dostępne jedynie w garstce ludzi, jeżeli przyjęcie faktycznie występuje. Potrzeba religijna jest natomiast zjawiskiem egalitarnym, dostępnym dla kogokolwiek. I teraz drugim argumentem, który można wysunąć przeciwko tezie, że religię łączyć należy z ideą bóstwa w jakikolwiek sposób, jest zwyczajny fakt, że nie każda z religii tradycyjnych, czyli tych powszechnie za religię uznawanych, ma wymiar teistyczny. W
taoizmie, buddyzmie czy niektórych odmianach hinduizmu brak jest idei bóstwa, a jednocześnie powszechnie traktowane są one jako religię sensu stricto. Kwestia istnienia transcendentnego bóstwa leży w gestii domniemań. Kwestia istnienia religii w świecie jest zaś niezaprzeczalnym, powszechnym faktem, to jest realnym stanem rzeczy. Jeżeli zaś tak, to przyczyną religii musi być również jakiś niepowątpiewalny i powszechny stan rzeczy. Źródeł religii należy zatem szukać w świecie, nie poza nim. Tak właśnie postrzegał ten problem sam Woniewicz, pisząc, i tutaj cytat. Religia jest zjawiskiem ziemskim, zatem ziemskie muszą też być okoliczności, które miałyby ją nam tłumaczyć, jakiekolwiek by one nie były. Samo istnienie Boga nie tłumaczy religii, bo nie jest zjawiskiem ziemskim. Tu koniec cytatu. Jeżeli natomiast przyjrzymy się wszystkim dostępnym naszemu poznaniu stanom rzeczy, które przejawiały się w każdej znanej nam religii bez wyjątku, to jak twierdzi Woniewicz, tylko jeden spełnia warunek bycia niepowątpiewalnym faktem. Jest nim fenomen śmierci. To właśnie świadomość śmierci, której istnienie jest niepowątpiewalnym faktem, kieruje ludzką naturę ku religii i skłania ją do wytworzenia form religijnych, które miałyby coś tej śmierci przeciwstawić, czyli nadać naszemu życiu sens mimo świadomości jego nieuchronnego końca. Dlatego też powiada Woniewicz nieco metaforycznie, że, i niech to służy nam jako druga główna teza najmniejszych rozważań, korzeniem religii jest śmierć, rozwijając to jej pewność. Korzeniem religii jest śmierć. Jeżeli chcieć zaprzeczyć tej tezie, należałoby wskazać taką religię, w której obrębie stosunek jej wyznawców do śmierci nie jest ważny i w żaden wyraźny sposób zarysowany. Innymi słowy, taką, która nie produkuje jakichkolwiek nadziei eschatologicznych, rozumianych jako próba nadania życiu ludzkiemu sensu w obliczu definitywnego końca indywidualnego ziemskiego istnienia. Tymczasem nasze doświadczenie wydaje się temu przeczyć. O ile łatwo daje się wskazać przykłady religii pozbawionych jakiegokolwiek wyobrażenia bóstwa, tak jak choćby przywołane tu buddyzm i taoizm, o tyle nie sposób wskazać żadnego przykładu taki, który nie ustosunkowywałby się w jakikolwiek ważny sposób do zagadnienia śmierci. Za prawdziwą przyjmujemy dalej tezę Woniewicza, głoszącą, że religia jest zawsze sprawą jakiejś wspólnoty. Człowiek jako jednostka jest za słaby, żeby uporać się z ogromem własnej śmiertelności, tym bardziej ze śmiercią osób mu bliskich. Szuka zatem wsparcia u ludzi o podobnym do niego stosunku do śmierci. Ten aspekt wspólnotowy jest szczególnie widoczny w wypadku ceremonii pogrzebowych chociażby, które, jak pisał Bronisław Malinowski, mają na celu scalenie i reintegrację określonej grupy społecznej w ramach wzajemnego pokrzepienia. I teraz kolejną kwestią, na którą należy zwrócić tu uwagę, jest, i tutaj przyjmiemy to jako naszą czwartą tezę, fakt, że religia jest sprawą przede wszystkim zachowań, nie zaś wiary, rozumianej jako ogółreligijnych przekonań. To dla krótkości nam przypomina po prostu, że religia jest zawsze sprawą zachowań. Panie Mateuszu, tak? Nie chcę burzyć, ale te tezy mamy, więc szkoda czasu. Tak, nie zapisujemy? Nie dobrze. Dobrze. Przypomnij kilka jeszcze. Zrobię jak profesor wolniej. A tak, oczywiście. Dobrze. Rzec można, że wiara to szczególna postać woli, nad którą postacią woli nadbudowane są myśli. Wykształcenie się myślenia Woniewicz łączy ściśle z pojawieniem się języka. Tymczasem świadectwa rytualnego pochówku, zachowania na wskroś religijnego w okresie górnego paleolitu
poprzedzają znacznie wykształcenie się języka. Przykładem na poparcie tej tezy mogą być również osoby zaangażowane w rytuał w obrębie danej religii, ale nie mające jasnego poglądu na dogmaty zawarte w jej doktrynie, bądź nawet w nie wątpiące. Ci, których przyjęło się określać mianem niewierzących, praktykujących chociażby. W świetle powyższych uściśleń możemy sformułować następującą definicję religii, której nie będę tu zapisywał. Religia jest to ogół wspólnotowych zachowań ludzkich w obliczu pewności śmierci. Czyli jest próbą nadania ludzkiemu życiu sensu przy świadomości jego nieuchronnego końca. I w świetle tej definicji możemy dalej powiedzieć, że religijność, już nie religia, ale religijność, jest to skłonność do religii, czyli do religijnych zachowań. Tyle na temat samej religii. Bym chciał podkreślić tę sprawę, bo ona jest w literaturze bardzo słabo i odczytywana, i wyrażana. Jeżeli my zmarłego zakopujemy w ziemi w sposób rytualny, to jest religia. Natomiast co my tam mówimy o Trójce Świętej, to też jest religia, ale to ma drugorzędne znaczenie. No, jakbyśmy taką ankietę zrobili w Warszawie, jak tam katolicy rzymscy się mają z biegłością znajomości doktryny, no to bardzo marnie by to wyszło. Doktryna jest sprawą drugorzędną. To, co pan Mateusz tu mówił, że to są wspólnotowe zachowania, to jest sprawa kluczowa. Tego na przykład scjentyzm nie rozumie, no, krytykując religię za to, że ona tam jakieś fałszywe albo niedorzeczne tezy. No, tezy sobie mogą być, ale one są na drugim planie. Zachowania są pierwszoplanowe. Bardzo proszę. Dobrze. Teraz już kończąc, chciałbym przejść do parareligii. Już jeżeli mamy jasno przedstawiony pogląd na to, czym jest religia w naszych dzisiejszych rozważaniach, to teraz zastanówmy się, w jaki sposób też religie mają się do religii. A co zatem możemy powiedzieć o parareligiach, czy też quasi-religiach, mając te rozróżnienia różne definicyjne na uwadze? W pierwszej kolejności zastanówmy się nad tym, do jakich fenomenów społecznych odnosić zwykliśmy te terminy i co przez nie rozumiemy. Używając określenia parareligia, mamy na myśli twór, który zbliżony miałby być swoim charakterem do religii. Naśladować religię... Pan tego nie zrobił, a w tekście to jest. Niech pan da przykłady tych parareligii, bo wszyscy je znamy, ale trzeba je tu wymienić. A, to pan na początku wspominał o komunizmie, tak. O świeckim humanizmie, scjentyzmie, nawet o freudyzmie. A żeby to nie wydawało się państwu zbyt nowoczesne, to bym dorzucił epikureizm. Nie ma takiego podręcznika, przynajmniej ja nie znam takiego podręcznika, gdzie by nie było przynajmniej zasugerowane, że epikurejczycy to byli sekciarze. Byli sekciarze, dlatego oni przetrwali 600 lat. To były bardzo zintegrowane społeczności, które żyły w epikurejski sposób. Więc to w starożytności już się pojawiły takie formacje, które można by określać mianem parareligii, prawda? W XX wieku to wybuchło z jakąś siłą potężną. Dobra, więc mamy tam marksizmy, scjentyzmy, komunizmy, rozmaite parareligie. No i... Tak, i tutaj chciałbym coś powiedzieć o parareligii, właśnie posługując się przykładami dwóch takich parareligii, czyli komunizmu i świeckiego humanizmu, które miały się odznaczać tak zwanym naukowym poglądem na świat. Otóż miałyby to być twory, w których dostrzega się jakieś znamiona zachowań religijnych, ale o których nie można powiedzieć, że same są religijne. No takie jest potoczny pogląd na to, czym by miały być takie religie. No bo jakże mogłyby być, prawda? Często się słyszy, to są ideologie, a nie żadne religie. Tak jakby różnica była tutaj ewidentna, a nie jest. Nie mówię właśnie, co to jest ideologia, a to można na 100 sposobów rozumieć, prawda? To się tak sprawy załatwia, że to nie religia, tylko ideologia, ale się nie kończy, co to jest ideologia. Tak, i sprawa wtedy wydaje się zamknięta. Mamy ideologię bez Boga, więc tutaj nie ma sensu nad tym dalej się zastanawiać, a co więcej jeszcze to są formacje, które religijności wszelkiej się jawnie przeciwstawiają. Z tym, że fakt, że sprawa wydaje się prosta,
i zamknięta jest niesamowicie mylny, co zaraz mam nadzieję uda mi się pokazać. Z kwestią pierwszą się już tutaj rozprawiliśmy. To, że w obrębie danej wspólnoty nie występuje idea bóstwa, nie oznacza, że nie mamy do czynienia ze wspólnotą religijną. Co zatem z problemem jawnej walki tychże wspólnot z innymi, w ich rozumieniu wszelkimi formami religijnymi? Takie postawienie sprawy dalej niczego nie rozjaśnia. Czym innym jest wszakże obiektywny fakt bycia religijnym od subiektywnego przeświadczenia o własnej religijności, czy też jej braku? Podobnie jak z sensem życia. Nasze życie może mieć obiektywny sens, choć subiektywnie możemy je postrzegać jako bezsensowne i na odwrót. To, że wspomniane wspólnoty nie postrzegają siebie samych jako wspólnot religijnych, nie znaczy, że nimi w rzeczywistości nie są. Cóż bowiem w świetle przyjętych definicji miałoby znaczyć, że są one parareligiami, tych, które tutaj przytoczyłem, że naśladują ogół wspólnotowych zachowań w obliczu pewności śmierci, ale tak naprawdę się nimi nie odznaczają w żaden sposób? Że udają, iż wykształcają jakieś nadzieje eschatologiczne, podczas gdy ich tak naprawdę nie dostarczają? Zresztą w odniesieniu do komunizmu i świeckiego humanizmu jawny fałsz. Jakieś formacje społeczne albo dostarczają określonych nadziei eschatologicznych swoich członkom, albo nie, o udawaniu nie ma tutaj żadnej mowy. Zależność jest tutaj zero-jedynkowa. To znaczy albo coś religią jest, albo nie jest. Jeśli dostarcza nadziei, to jest, jeżeli zaś nie, to nie jest. Trzeci drogi brak. Ideologia komunizmu, to co przyjęło się nazywać ideologią komunizmu, podporządkowuje życie swoich wyznawców wspólnemu działaniu na rzecz stworzenia na Ziemi komunistycznego raju. I w tym właśnie zamyka się sens ich życia. Tak? Ja mogę umrzeć, ale dzięki mojej pracy nastanie w końcu raj na Ziemi. I oto jak komunizm próbuje okiełznać śmierć. Tak? Jest to zatem nic innego jak religia sensu stricto. Może nie nazbyt wyrafinowana, ale jednak religia. O żadnym naśladownictwie nie ma tu mowy. Może jedynie w obszarze naśladowania chrześcijańskich rytuałów i organizacji władzy duchowej w formie tak zwanej świeckiej. Zresztą charakter stricte religijny tejże formacji jest nam wyraz wyraźny i nie powinien budzić jakichkolwiek wątpliwości. Wszakże komunizm raczkował w formie socjalizmu utopijnego i sam przyznawał się do swojej religijnej natury jako nowe chrześcijaństwo, czemu dał wyraz Claude Henri de Saint-Simon w rozprawie o tym właśnie tytule Nowe chrześcijaństwo. Na religijny charakter komunizmu zwraca również uwagę Mikołaj Gierdiajew w pracy pod tytułem Sens i źródła rosyjskiego komunizmu. I podobnie rzecz ma się ze świeckim humanizmem, w którym wspólnotowy sens ludzkiemu życiu nadaje praca nad ciągłym przedłużaniem biologicznego trwania jednostki. I w tym właśnie ma to pomóc nauka. Z nadzieją oczywiście na ostateczne przezwyciężenie śmierci tej biologicznej. Znowu o żadnym naśladownictwie w dostarczaniu nadziei eschatologicznych mowy być tu nie może. Nadzieja jest namacalna i nawet deklarowana jest przez wyznawców świeckiego humanizmu. Odnoszenie zatem do tych formacji społeczno-ideowych terminu parareligia jest po prostu chybione. Są one religiami w ścisłym sensie, mimo że same do swojego religijnego charakteru nie chcą się przyznać. Użycie terminu parareligia może mieć jedynie sens w odniesieniu do formacji nazywających się religiami, które świadomie naśmiewają się z rzeczywistych formacji religijnych i jednocześnie w przerysowany sposób naśladują pewne ich zachowania rytualne celem ich ośmieszenia. Tutaj moglibyśmy wziąć za przykład kościół latającego kościoła spaghetti. Jedynie do takich formacji ja się zastanawiałem, przepraszam tu za wtręt nad tym pańskim przykładem, ale myślę sobie, że to tak w pełni nie jest, jak pan mówi, bo tam jakiś latający kościół spaghetti, który wygląda na zgrywę, to on ma jakąś motywację do naigrywania się z tradycyjną religią. Z tradycyjnych religii, a ta motywacja już by była religijna, to po prostu jakaś inna wiara jest. Tak, natomiast to jest ateizm walczący, prawda? Tak, ja tutaj chciałem zaznaczyć, że to jest jedyny fenomen, tak to nazwijmy, do którego mógłby się sensownie odnosić zwrot parareligia, natomiast czy faktycznie mamy tu do czynienia tylko i wyłącznie z ośmieszającym naśladownictwem, nie jest dla mnie jasne, więc to jest kwestia dla mnie także jak najbardziej otwarta, czy właśnie jakaś inna wiara po prostu religijna za takimi
Ale latający potwór szpagetti. Słucham? Latający potwór szpagetti. Czyli jest jakieś bóstwo, prawda? No, ale no tylko, że to bóstwo nikt poważnie nie wierzy. To właśnie jest, ono służy temu, żeby walczyć po prostu z tym, co wyznawcy. Ale oni wierzą na pewno, że nasze jaźnie na twardych dyskach się znajdą albo w inne takie rzeczy. No to mogą być na przykład członkowie tego kościoła świętego humanizmu, natomiast kościół nadającego kościoła potwora. Spaghetti jest po prostu jakimś narzędziem w rękach walki tego świeckiego humanizmu z chrześcijaństwem zastanym. Dobrze, to już podsumowując, tym co różni w kontekście świeckiego humanizmu i komunizmu, czemu to są religie, a nie parareligie, to co różni świecki humanizm czy komunizm od tradycyjnych form religijnych, to nie jest fakt ich bycia nie religiami, czy bycia quasi-religiami, czy parareligiami, ale raczej tym faktem różniącym jest to, że są to religie nie soteriologiczne, a jedynie mitologiczne. Powiedzieliśmy już, że w kontekście religijności mamy do czynienia przede wszystkim ze sferą ludzkich zachowań. Zachowań mających na celu oswoić śmierć. Ogół takich zachowań może uzyskać w konkretnych religiach wymiar aksjologiczny i wówczas łączą się one z cnotą moralną jako religijnym nakazem. Nie jest to jednak stan rzeczy powszechny, nie każda bowiem religia taki charakter moralny ma. Każda wytwarza oczywiście jakieś wartości, czy raczej typ zachowań wartościowych. Religie mitologiczne robią to jednak nieudolnie. Albo utożsamiając zło z cierpieniem, albo relatywizując wartości, albo wręcz zalecając antywartości. Dopiero natomiast w religiach soteriologicznych nadzieja eschatologiczna i przedmiot kultu zostają ściśle powiązane z sumieniem ludzkim, czyli z wyczuleniem na dobro moralne, obiektywne dobro moralne. Religijność łączy się ze sprawnością moralną w religiach doskonalszych, czyli tych soteriologicznych, i w tym ich przewaga nad religiami prymitywnymi, czyli tymi mitologicznymi. I to właśnie odróżnia tradycyjne formy religijne od wielu religii nowoczesnych, czyli właśnie tych komunizmu, świeckiego humanizmu i innych podobnych. Można by zatem rzec, parareligia to religia tandetna, podobnie jak paranauka czy quasi sztuka. I byłoby to ujęcie sprawy zgodne z myślą samego Bogusława Borowicza. Dziękuję bardzo. Udzielam uchwały. Korzystając ze swojej funkcji, no bo zrobił to pan w sposób bardzo czytelny, bardzo esencjonalny, no i zdyscyplinowany, bo czasu nie przekroczyliśmy. Miałbym tutaj mnóstwo uwag własnych, ale oddaję państwu głos, kto by zechciał zacząć, bardzo proszę. Pierwsze pytanie mam tylko, czy komunizm jest tą religią, czy nie jest? Jest, tylko tandetną. Jest religią, tylko do czego... No dostarcza nadziei eschatologicznej. Dostarcza jakiejś nadziei, która pozwala nam przezwyciężyć śmierć. Druga rzecz. Leibniz zgłosił prawo ciągłości, lex continui nawet ma nawet nazwę, że między dwoma stanami rzeczy zawsze znajdzie się pośredni. To by to, co tutaj powiedziane, przyczyłoby trafności tej zasady, bo między nie ma tych form pośrednich między religią a czymś... Nie, dałoby się z tego wybrnąć. Taką formą pośrednią byłaby sekta rodząca się, jakaś taka beznadziejna sekta, która na jednej generacji się wyczerpie. To była ta forma pośrednia. Natomiast no, jeżeli sekta, tu nad tym się kiedyś profesor Woliewicz zastanawiał, mówiąc, że to bardzo jest trudny problem, czym się różni sekta od kościoła. Otóż ona się różni długowiecznością. Jeżeli coś trwa przez 2-3 pokolenia albo więcej, tak jak na przykład Świadkowie Jehowy, to już nie jest sekta, to już jest Kościół. Natomiast sekta to jest coś założonego przez kilka osób i myślę, że to może spalić na panewce i to by była taka właśnie forma pośrednia, jakaś taka ewolucyjna niedojna, prawda? Metaforycznie mówiąc. Teraz jeszcze do pewnej sprzeczności. Epikureizm jest religią czy sektą, jak przed chwilą usłyszeliśmy? Nie, no kościołem jak 600 lat trwał. Czyli nie sektą, tylko jest
religią. Jeszcze później coś powiem, a teraz jedna rzecz dość ciekawa na końcu wspomniana. Religie soteriologiczne, a mitologiczne. Ja bym chętnie usłyszał kilka słów o tych soteriologicznych, bo mitologiczne to tam są bogowie na czele, to wiemy. A to jest podział Henryka Elsenberga, który przez profesora Wolniewicza został przejęty i podawany nam, słuchaczom wszystkim. Elsenberg mówił, że to jest zarówno podział chronologiczny, bo te mitologiczne to były pierwotne religie, soteriologiczne się pojawiły później, w zasadzie wtedy, kiedy cywilizacje. Natomiast merytorycznie czy jakościowo też tu jest różnica. Te mitologiczne są gorsze, prymitywniejsze, bardziej prostackie, a te soteriologiczne są wyżej stojące. Natomiast no, clue całej sprawy polega na tym, że jak to synonimicznie określa Elsenberg, mitologiczne to są religie ocalenia. One się troszczą o ocalenie duszy w taki albo inny sposób. Natomiast soteriologiczne to są zbawienia. Soteria to greckie słowo starożytne, zbawienie duszy ode zła. Tego się często nie dodaje, to nie chodzi o zbawienie od niebytu, tylko od zła. Więc soteriologia weszła do religii w pewnym momencie, no 6 tysięcy lat temu, nic nie wiemy. I to jest sprawa zasadnicza i tu przypomnę konkluzję pana Mateusza, bo tak się ten referat i w formie pisemnej i dzisiaj wygłoszonej kończył, no że te parareligie, nie wiem czy wszystkie, ale ich miażdżąca większość to są właśnie jakieś takie mitologiczne religie, które oferują tylko ocalenie duszy. Natomiast z moralnością one są na bakier. Ocalenie duszy, mówiąc prosto, nieśmiertelność. No tak, tylko to metaforyczna nieśmiertelność, bo na przykład w komunizmie nie ma dosłownie rozumianej nieśmiertelności. U starożytnych Żydów nie było. No nie wiem, czy Państwo wiecie, że judaizm starożytny był tutaj podobny do religii Chin. Tam była nieśmiertelność rodu. Ja umrę, mój syn umrze, wnuk umrze, ale ród będzie istniał wiecznie. Natomiast nie było u Żydów starożytnych indywidualnej nieśmiertelności duszy, więc ta nieśmiertelność duszy, to kiedyś profesor Wolniewicz z profesorem Musiałem wydobyli encyklopedię radziecką z czasów stalinowskich. I tam w tej encyklopedii radzieckiej jest hasło śmierć. I zaczyna się tak, proszę posłuchać, to pięknie brzmi. Śmierć nie stanowi problemu dla człowieka. I następne zdanie, człowiek żyje wiecznie w pamięci potomnych. Czyli to już jest jakiś sposób, prawda, na śmierć. Tu już się coś podaje, oczywiście hasło jest dłuższe, ja tylko przytoczyłem fragment, więc komunizm dawał jakiś sposób na radzenie, jak modus vivendi, mówił profesor, prawda? Na radzenie sobie ze śmiercią. Tak samo ci scjentyści, oni tam twarde dyski szykują zamiast urny i tak dalej, i tak dalej. Tak, i chciałbym tutaj jeszcze dodać jedną rzecz odnośnie do komunizmu i nieśmiertelności. Faktycznie nie można tam mówić żadnej nieśmiertelności indywidualnej, interwaniu indywiduum po śmierci, no to ta nieśmiertelność ma swój wyraz w dziełach ludzkich. Znaczy nie w artefaktach, tylko ludzkiej działalności, która zmierza do tego komunistycznego raju. Tak? Nasze działania są, zapewniają nam pewnego rodzaju nieśmiertelność, czyli one trwają po naszej śmierci, natomiast cel, na który jesteśmy zorientowani, no to to jest ostatecznie ten komunistyczny. Pan tutaj wymieniał Mikołaja Bierdiajewa i w którejś z jego książek jest na ten temat napisane sporo i taka na przykład rzecz, która wydała mi się bardzo celna, że może nie we wszystkich religiach, ale zwykle w religii jest kilka nadziei eschatologicznych. I tutaj no weźmy rzymski katolicyzm, no to można liczyć na palcach i to każdy widzi. No to, że będziemy po śmierci żyć jako indywidualna dusza, to jest jakaś nadzieja. Ale to, że będą zmarli wskrzeszeni, włącznie z ich ciałami, to jest inna nadzieja. No a mówi Bierdiajew, bardzo ważna, a odrębna, to jest nadzieja na to, że chwała Boża będzie zrealizowana. To, że będzie realizowana chwała Boża po naszej śmierci, to daje nam otuchę, prawda? To też jest nadzieja. I myślę, że w komunizmie też
dałoby się wybrnąć. No najważniejsza to jest ten raj na ziemi. Możemy spokojnie umierać, bo po naszej śmierci się nie skończy wszystko, tylko będzie coś trwałego, coś pięknego, coś wspaniałego, prawda? Społeczeństwo bezklasowe, bez cierpienia i tak dalej, i tak dalej. Nie, bez cierpienia to nie mówili, bez wyzysku. Bardzo proszę. Karol Baszek. Właśnie mam problem z tym marksizmem. Moim zdaniem on spełnia absolutnie wszystkie elementy właśnie religii tutaj i nawet nie można nazwać tego religią tandetną. Bo ja sobie wypisałem tutaj wszystkie właściwie elementy, które były wskazane, jakie są elementy religii tak naprawdę, czyli czucie religijne, forma religijna. I to chyba Constant, prawda, przyjmował wyłącznie te dwie komponenty, ale religia to coś więcej, prawda, czyli też wspólnota jako trzeci element, jako czwarty nadzieja eschatologiczna i jako piąty soteria, ale nie wszędzie, ponieważ soteria to jest ten element jakościowy, prawda? I wydaje mi się, że w marksizmie właśnie jak najbardziej jest soteria, bo tam, ponieważ tam była mowa o tym skoku do Królestwa Wolności, prawda? Czyli właśnie o tym raju komunistycznym, który według mnie spis Marksa polegał na tym, że każdy człowiek będzie mógł realizować samego siebie, po prostu w sposób, w jaki chce, w sposób wolny, w tym sensie, że właściwie chyba takim praktycznym wymiarem tego było to, że każdy będzie po prostu jakimś tam rzemieślnikiem, który będzie mógł robić to, co chce. Poprzez pracę wyzwoli się, jakby walieruje się, prawda, z tego, powiedzmy, żywota marnego, który prowadzi do czasu przejścia do tego Królestwa Wolności. Czyli moim zdaniem to są absolutnie wszystkie spełnione chyba elementy. Nie nazwałbym tego akurat tutaj tandetną religią, jest zupełnie inna, powiedzmy, no bo nie ma tego absolutnego wymiaru, prawda? Czyli nie ma tego, nie ma transcendencji tutaj, bo nie ma przejścia do innego świata. Tandetna, proszę pana, bo nie ma dekalogu. Nie ma żadnego ekwiwalentu dekalogu. Jeżeli spojrzymy na Konfucjusza czy na Chiny, to może nam się nie podobać, ale tam są jakieś substytuty, ekwiwalenty, prawda? Natomiast w marksizmie nie ma. Nie ma. Natura ludzka jest dobra. Chińczyk nigdy nie powie, że natura ludzka jest dobra, to profesor Wolniewicz mówił, że to jest taki połowiczny pesymizm. Albo z drugiej strony, patrząc na to samo, połowiczny optymizm. Albo mówiąc słowami Elzenberga, człowiek to świnia, ale nie diabeł. Tak jest w kulturze Dalekiego Wschodu. No, ale Daleki Wschód wie, że świnia z nas wychodzi. I coś z tym trzeba zrobić. Natomiast w tej koncepcji komunistycznej niczego takiego nie ma. Tu moralność jest pozorowana. Tak, ja się... Oczywiście wartości pojawiają, to tak jak to zaznaczyłem pod koniec, każda religia jakiejś wartości produkuje, jakieś dostarcza, natomiast te teologiczne dostarczają jakiegoś obiektywnego porządku moralnego i związane są z nakazem takim ogólnym, jawnym do realizacji tych obiektywnych wartości w ramach tej religii. To jest konsekwentne, tak teraz, bo ta soteria to może być formalny aspekt, prawda, że jakiekolwiek wartości, jakiekolwiek są, ale chodzi o jakość tych wartości, prawda, i tutaj jest to rozstrzygnięcie, czy co jest, tak, czyli rzeczywiście zawsze chodzi na końcu o to, jaka to jest jakość i co to są za wartości, prawda? Pan Patryk chciał zabrać. Tak, Patryk Kosowski. Tam była poruszona taka kwestia, którą zresztą Wolniewicz też poruszał, czy religia jest zjawiskiem ziemskim, czy w wyniku epifanii. To znaczy, ja bym powiedział, że to nie jest aż takie proste i myślę, że profesor Wolniewicz też by się ze mną zgodził w tej kwestii, że religia jest częścią natury ludzkiej, a Wolniewicz jako antynaturalista wcale nie powiedziałby, że natura ludzka jest czymś zupełnie naturalnym. Więc mi się wydaje, że ta potrzeba religijna pochodzi, tak jak u świętego Augustyna, z naszej duszy, czyli tej natury ludzkiej, a ta natura ludzka wcale nie jest tylko częścią natury samej, tak? Że to jest tak, że w wyniku ewolucji, wyniku tak jakby człowiek, który przekracza naturę i to przekroczenie między innymi w religii się objawia. Więc to nie jest tak, że religia jest zjawiskiem czysto ziemskim, no w pewnym sensie jest, tylko nie w takim, że nie wykracza się tutaj właśnie poprzez religię, ale nie tylko przez religię, w jakąś sferę ponadnaturalną. To... Ja tutaj chciałbym tylko dodać, że te takie małe uściślenie, bo to jest coś, za co Wolniewicz Konstanta krytykował. Konstant faktycznie mówił, że religia pochodzi z ludzkiej duszy bezpośrednio. Wolniewicz mówił, że musi pochodzić z czegoś, co znajduje się poza duszą. I tutaj wskazywał na śmierć, więc to jest takie... No tak, uściślenie. I też skończyć, też chciałem właśnie to powiedzieć. A śmierć, jak profesor Wolniewicz mówił, to nie jest nic naturalnego. Zresztą w traktacie Wittgensteina jest takie zdanie, że śmierć nie jest częścią życia, bo śmierci się nie doświadcza. Że to jest ta brama metafizyczna i właśnie ta brama metafizyczna wprowadza też w jakiś sposób do świata religii. Więc to nie jest aż takie zewnętrzne, że religia jest sprawą naturalną.
No bo to, tak jak mówię, nie do końca aż tak bym to naturalizował. No profesor Borniewicz mówił wielokrotnie, a to chcę przypomnieć, w kontekście ataków czy krytyki na te koncepcje jego i tym samym Konstanta, ale i Feuerbacha, i Stanisława Lema, ci wymienieni w zasadzie, można powiedzieć, mówili to samo. Bronisław Malinowski mówił to samo, że to rzecz kardynalna dla religii to jest właśnie stosunek do śmierci. No profesor Wolinicz mówi, że tu nie ma żadnego konfliktu z chrześcijaństwem na przykład. No nie ma. Bo tu wystarczy dodać, prawda, że no religia bierze się z naszej duszy i z naszej śmiertelności, ze zderzenia duszy ze śmiertelnością, ale przecież Pan Bóg nas takich ulepił. I koniec. I sprawa zamknięta. I tu nie ma żadnej sprzeczności. No dokładnie. Bardzo proszę. Ja na początku chciałem podziękować za książkę ateistyczna, apologetyka religii, bo się zorientowałem, że to spotkanie z autorem stanowiła skuteczne narzędzie w walce ze scjentyzmem na Uniwersytecie Warszawskim i ich najlepszą bronią, czyli nienawiścią do religii. Natomiast moje pytanie jest takie, bo mówimy tu o rozróżnieniu między właśnie religią mitologiczną i soteriologiczną, ale ja pamiętam jeszcze taką linię demarkacyjną, myślę ważną dla zrozumienia tematu, między magią a religią. Ja mam tu taką wątpliwość, bo o ile pamiętam, to ta różnica polega na tym, że w religii ten jakby świat poza człowiekiem powinien być w jakiejś hierarchii wyższy od tego świata ziemskiego, a po drugie w religii w przeciwieństwie do magii nie nawiązujemy kontaktu z tym światem czy jakiejś interakcji po to, żeby sobie coś załatwić, jakieś doczesne rzeczy. Tylko właśnie chodzi o ocalenie czy zbawienie. I moje pytanie brzmi, bo nie jestem, trochę mi się to wikła, czy w takim razie dość powszechne w obecnych formach religijnych modlenie się nie tylko tam niech się dzieje wola Boża czy o chwałę boską, tylko modlenie się o jakieś doczesne rzeczy, czy jakieś zostawianie karteczek z intencjami i później być przekonani, że to właśnie Pan Bóg załatwił. Czy to jest, można rozumieć jako element religii, czy to jest ciało obce w religii, czyli magia, która się miesza do religii? Ja bym powiedział, że to jest, że elementy magiczne w formach religijnych konkretnych po prostu występują. Tak, religia łączy się z jakimś zaufaniem do losu i oczywiście źródłem tego losu może być Bóg. Magia próbuje ten los zaklinać, tak jak tutaj Pan słusznie wskazał. Natomiast no, elementy zaklinania losu, o ile się pojawiają w niektórych formach religijnych, to nie są ich istotą. Tak? U podłoża jakieś zaufanie do losu po prostu leży, ale to nie jest prosta taka sprawa, że po prostu całkowicie magię od religii oddzielić. One się jakoś przeplatają. Znaczy, tutaj mamy do czynienia z taką ambiwalencją, która jest widoczna gołym okiem na co dzień. Jeżeli ktoś daje na tacę, no to może dawać w intencji religijnej, może dawać w intencji magicznej. Tu się nie da tego rozdzielić. To, co Pan Berkowicz, Pan się nie przedstawił, tak, powiedział, to oczywiście tak jest, że większość religii zawiera jakąś mieszkę magiczną. No z prostej przyczyny, to jest druga naturalna potrzeba ludzka obok religijnej i one się ze sobą mieszają, tu się nie da ich rozdzielić, prawda? Ale wracam do rzeczy. No na dwoje babka wróżyła. Można dawać w czystej intencji na tacę, można dawać interesownie na tacę. To chyba Państwo przyznacie, że są tacy i są tacy ludzie, tu się tego nie rozdzieli. Przyszła mi tutaj do głowy już, Panie Marcinie, definicja modlitwy, którą znalazłem niezależnie, to chyba od siebie powstało, i u Czesława Miłosza, i u Winstona Odena, angielskiego poety i eseisty. Oni obaj piszą, że modlitwa to jest skupienie uwagi na sprawach naprawdę ważnych. Wyabstrahowanie się od doczesności, od tego, że tam jajka smażyć, prawda, albo coś innego robić, tylko skupienie się na sprawach ważnych. No co to jest, są sprawy ważne? No, zdrowie dziecka, los ojczyzny. I jeden i drugi mówi, że jeżeli my kontemplujemy te sprawy ważne, no to wtedy się modlimy w takim szerokim, ale głębokim rozumieniu. No i teraz wracam do tego, o co Pan Berkowicz zapytał. No, różne możemy, prawda, w modlitwie
nasze prośby formułować, tylko że no, one mogą mieć charakter religijny wtedy, kiedy no, rzecz się sprowadza do myślenia o tym, a nie oczekiwania jakiejś realizacji. Natomiast z magią jest tak, że ona jest zawsze praktyczna. No, ma pan uciążliwego sąsiada, to ma pan pentagram, mówię, smarować na drzwiach i to ma zadziałać i wtedy mu mowę odejmie i on... A jak nie odejmie mu mowy, znaczy, że pan coś źle zrobił, prawda? Że te reguły magiczne pan źle... Pan Marcin. Tak, ja chciałem postawić taką tezę i zapytać panów, jak panowie w związku z tym się odnieśli do tego, że rozróżnienie między religią a quasi-religią można byłoby sprowadzić do czegoś, co Erich Wegeli nazwał immanentyzacją eschatomu, czyli po prostu poszukiwaniem tej nadziei na zbawienie w ramach świata, w przeciwieństwie do religii sensu stricto, gdzie ta nadzieja eschatologiczna wiązałaby się z transcendencją, czyli jakimiś elementami pozaświatowymi. Teraz, jeżeli byśmy przyjęli, że linia demarkacyjna, tutaj odwołam się do pojęcia, które przywołał przedmówca, między religią a quasi-religią biegnie tam, gdzie, i tutaj na przykład, jeżeli nie, komunizm, freudyzm, świecki humanizm i wszystkie te formy właśnie quasi-religijności w tym rozumieniu polegałyby na tym, że tam się poszukuje nadziei w świecie doczesnym, z czego z kolei wynika też, że ten świat może być przekształcany i ostatecznie doprowadzony do jakiegoś do stanu idealnego, do raju. W chrześcijaństwie, czy w religiach sensu stricto, nie byłoby tego przekonania, no tam by się twierdziło, że zło czy elementy negatywne wpisane są w strukturę świata, a dopiero w tych no, pozaświatowych obszarach mielibyśmy do czynienia z rajem. Więc pytanie, czy można mówić na przykład w tym kontekście o quasi religii jako tych, które są immanentystycznymi religiami? To znaczy, ja mam tutaj dwie kwestie. Ten finitystyczny aspekt nadziei eschatologicznej, czy ten właśnie immanentny w świecie, od kwestii przekształcania świata, bo jedno nie wynika jeszcze z drugiego ściśle. To znaczy to, że nadzieja eschatologiczna miała być, mieć formę finitystyczną, czy immanentną, nie znaczy jeszcze, że zmusza nas do przekształcenia świata. Mówię o tym dlatego, że jeżeli przyjmiemy taką linię demarkacyjną, to nagle to, co nazywamy tradycyjnymi religiami, nam przysypie. Bo taką nadzieję finitystyczną ma w sobie buddyzm, ma w sobie taoizm, mają w sobie różne odmiany hinduizmu. No i tak postrzegamy to jako religię sensu stricto. Więc tutaj jakaś redefinicja musiałaby być znowu religii. Moglibyśmy postawić taki podział, ale pytanie, czy cokolwiek by nam to zmieniało w istocie w samej religii. Czy tylko mówimy tutaj o religijnych formach, że parę religii to są po prostu określone formy religijne, które mają wymiar finitystyczny, a prawdziwe religie, czy religie sensu stricto, to są formy religijne, które mają nadzieję infinitystyczną. Możemy tak zrobić, tylko to w żaden sposób nie dotyka nam kwestii czucia religijnego na przykład. Więc wydaje mi, a to czucie religijne miałoby być tym, w teorii Wojewodniewicza, co odróżnia religię od nie religii. Więc w taki sposób bym chyba próbował na to odpowiedzieć. Jeszcze bym chciał zwrócić uwagę Państwa na samą taką filologiczną kwestię, którą się zastanowiłem, czytając te Pańskie tezy do dzisiejszego referatu. Ten przedrostek para, no to on pełni rolę przydawki, bo para religia to coś takiego jak pozorna religia. I proszę zobaczyć, że nie ma tutaj symetrii w stosunku do innych wyrażeń obiegowych, na przykład paranauka to coś, co uchodzi za naukę, a w rzeczywistości nauką nie jest, tylko że termin paranauka formułują, używają go krytycy. Natomiast tu jest odwrotnie. Parareligia to jest coś, co jest podobne do religii, a w rzeczywistości nie jest religią. I to by był termin ukuty immanentny od środka przez samych tych wyznawców, prawda? Że, profesor Wojniewicz często mówił, biorąc to z gramatyki języka każdego, że etnicznego, że są przydawki determinujące, takie, które doprecyzowują sens wyrażeń i są przydawki modyfikujące. Więc ja tu w obrębie modyfikujących bym jeszcze wyróżnił przydawki mistyfikujące.
Otóż taka parareligia, tu mamy do czynienia z przydawką mistyfikującą, bo ona sugeruje mocno, że to nie jest religia. Pan Mateusz po analizie pokazuje, że to jest religia. Jak się to zestawi właśnie z buddyzmem, z epikureizmem, z takimi formami, które dają się tutaj ładnie zestawiać, no to widać, że to faktycznie tak jest, że ten wymiar religijny tu jest obecny. Bardzo proszę, kto z Państwa jeszcze? Komunizm to była tamtejsza religia, ale soteriologiczna, jak rozumiem. Nie, no nie soteriologiczna. No przecież chodziło o usunięcie zła moralnego ze świata w komunizmie. Tak, ale oprócz tego, że chodziło, to nic więcej tam nie było. No taki cel był tych, którzy w to wierzyli, a nie cel tych, którzy głosili. Jeszcze to niekoniecznie... z tego, co pamiętam, też... Jeszcze, przepraszam, jeżeli Epikur mówił w starożytności, że trzeba zbawić duszę, nie wierząc w nieśmiertelność duszy, trzeba zbawić. U Seneki też jest napisane, że pytają mnie, dlaczego trzeba wyjść z tego świata lepszym. No po prostu dlatego, że trzeba wyjść z tego świata lepszym. To jest soteria. Mimo, że nie ma nieśmiertelności. U Seneki nie było. U stoików to na dwoje babka wróżyła. Jedni wierzyli, drudzy nie wierzyli. Seneka nie wierzył. Więc zarówno Epikur, jak i chrześcijanie, no w ramach tej soteriologii podawali jakieś reguły, podawali jakieś wymagania, które muszą być spełnione. No, w komunizmie się takiego nie ma. Trzeci typ z tego wynika religii. Trzeba słuchać biura politycznego. No, jeżeli się nie słuchał biura politycznego, to... Wymieszacie tę stalinowską ideologię z religią komunistyczną. Jeśli taka no, ale jaka by tutaj była różnica? No, są tacy, którzy już szczerze wierzyli, że dzięki tej działalności zniknie zło moralne z tego świata, które się przejawia przede wszystkim wyzyskiem i oszustwem. No ale jakie tu są wymogi moralne stawiane wyznawcom? No, soteriologia polega na tym, że stawia jakieś warunki, prawda? Zbawisz duszę, jeżeli będziesz się zachowywał tak, a tak. No. Trochę nie było wcześniej wyjaśnione, co to są te soteriologiczne teraz. Znaczy ja też pamiętam, że profesor Walicki w tym swoim właśnie marksizmiskowym Królestwie Wolności tak nazywa, też mówi, że to jest właśnie, że marksizm soteriologiczny, tylko w takim wydaniu no, prometejskim, o tak byśmy to powiedzieli, że człowiek sam siebie zbawi na świecie, tutaj no, na nas. Pytanie, czy to zło moralne nie jest tak naprawdę ostatecznie rozumiane jako cierpienie. Znaczy to można łatwo z tego wybrnąć, wprowadzając tu pan bardzo słusznie i celnie podsunął rozróżnienie na soteriologii i autosoteriologii. To była autosoteriologia. Ja też bym powiedział, że to zbawienie to jest to, co tutaj pan mówił. Ta wizja chyba z tego, co pamiętam, to jest młody Mariusz zdecydowanie, chyba z rękopisów paryskich, właśnie tego, że rano człowiek jest rybakiem, prawda? Potem jest po południu jest kowalem, a wieczorem jest filozofem, czy tam krytycznym krytykiem, jak to tam było dokładnie, bo to pewnie o ten cytat chodzi. Więc ja bym powiedział, że to jest taki ekwiwalent, prawda, Królestwa Bożego w marksizmie. Nie, bo starożytne religie łącznie z epikureizmem i stoicyzmem to były indywidualistyczne. Tam zbawienie osiągał każdy z osobna. I tak samo jest w chrześcijaństwie przecież, bo w chrześcijaństwie na sądzie ostatecznym każdy staje sam, a nie ze swoim współmałżonkiem, czy jak teraz się mówi, towarzyszem życia, czy całą rodziną. Chrześcijaństwo jest indywidualistyczne, a komunizm to nieprawda, co jest kolektywistyczny. Święty Paweł nauczał, że nie ma zbawienia bez kościoła, nie ma zbawienia bez wspólnoty. Zbawienie to będzie na sądzie ostatecznym, a to są ci, co wspierają. Natomiast mówię, samo chrześcijaństwo jest indywidualistyczne skrajnie, bo takie była starożytność. Starożytność była egoistyczna. Każdy przede wszystkim, to były i te religie takie właśnie są. I stąd te idea Arystotelesa, że celem życia jest szczęście, ale jakie? Fałsze, wierutne pan Stanisławek głosi. Że starożytność była indywidualistyczna. No, może Neron tak, był indywidualistyczny, ale przecież to były kolektywy, to były wspólnoty. No epikurejczycy, stoicy, w ogóle same formacje zwane szkołami, no to przecież były wspólnoty.
wspólnoty, platońska wspólnota. No, ale zbawienie było indywidualne, natomiast w komunizmie zbawienie osiągają narody albo grupy. Jak zbuduje naród komunizm, to oni właśnie osiągną zbawienie. Nie każdy z osobna, tylko cała ta grupa, która komunizm tworzy. Takie tu jest moje rozumienie. Znaczy, czy Ukraińcom też można w ogóle mówić o jakimś zbawieniu? No bo tam nawet te pola elizejskie to był, tak mi się wydaje, z tego co ja pamiętam chyba na wykładzie słyszałem, nie ma co pól elizejskich, z tego co pamiętam w tej mitologii greckiej, nie ma co porównywać do tego zbawienia w chrześcijaństwie, które jest no, obcowanie z Bogiem, czyli jakiś stan jakiegoś niepojmowalnego dla nas w tej obecnej naszej kondycji szczęścia. A no, pola elizejskie, czyli no, w zasadzie ten najlepszy poziom Hadesu, z tego co wiem, to był raczej polegał właśnie na takim spokoju. To jest, mi się wydaje, u Homera, w Iliadzie nawet, że w przypadku, zresztą bym teraz właśnie nie pokręcił czegoś. Ale to Państwo zwróćcie uwagę, musimy w ogóle za chwilę zrobić przerwę, ale tak dając do myślenia, jeśli nam starczy jeszcze czasu, to wrócimy do tej sprawy. To u Krokiewicza chyba przeczytałem, ale pewnie nie tylko u niego, że trzeba sobie zdawać sprawę, że religia Greków miała jakby dwa komponenty znowu. Co innego jest ta mitologia, której my się uczymy i ją znamy, i te wierzenia doktrynalne Greków, a co innego jest na przykład orfizm. Grecy jakby swoją religijność mieli złożoną z tych dwóch elementów. I jeżeli weźmiemy orfizm, mistycyzm grecki, prawda, rozmaite przejawy religii, biorące konkretny kult, no to tam mamy do czynienia z jakimiś wymaganiami soteriologicznymi. Natomiast w samych tamtych polach elizejskich niczego takiego nie ma. No tam właśnie na polach elizejskich sobie to pewnie jest spokój. Po prostu. Tam się nic nie dzieje. Teraz tam trud życia jest skończony, o, można by tak powiedzieć. No i dlatego tam jest niby lepiej. Dlatego tam się ci wojownicy się dostawali. Ale właśnie, żeby to mi się wydaje, no, że to w ogóle nie jest soteriologiczne. A zanim właśnie z tym się zgodzę, z panem, przepraszam, panem profesorem. Tak, przepraszam, bo też właśnie Walicki, jak pamiętam, że czytałem, też używał innego przymiotnika, żeby określić marksizm, to był milenaryzm. On też określał marksizm jako tą ideologię, tą wizję właśnie tego przyszłego komunistycznego stanu, społeczeństwa bezklasowego. Właśnie w ten sposób, że to był milenaryzm, no czyli właśnie ten tysiącletni, prawda, okres po tej pierwszej części Apokalipsy, prawda, to tysiącletnie Królestwo Boże. Więc mi się wydaje, że marksizm jest jak najbardziej, szczególnie w tym młodocianym wydaniu, bo też trzeba rozróżnić, prawda, Marks właśnie z młody Marks, prawda, z tych, jak miał 20 kilka lat, to był przecież, on też można powiedzieć, że on był religijny, tylko że przewrotnie, są te jego poezje szatanistyczne i tak dalej, i tak dalej. Ale no, mi się wydaje, że zdecydowanie, szczególnie jest soteriologiczną religią. Ja to jedną uwagę chciałem, tylko i tutaj chciałem nawiązać do tego, co Paweł? Czy... Konrad. Przepraszam. Wspomniał taki, ta uwaga gdzieś przeszła, mimochodem była bardzo ważna, że w marksizmie, komunizmie, nie ma kategorii moralnych w tym, że zbawieniu, o którym mówimy, jest zwykłe takie uwolnienie się od cierpienia. To nie jest skategoryzowane soteriologicznie, bo soteriologia wiąże się z pojęciem grzechu, cnoty moralnej, w jaki sposób. Tej odznaczy moralnej i o grzechu nie ma w ogóle mowy. My musimy uwolnić społeczeństwo od cierpienia, tak? Zlikwidowanie nierówności społecznej po prostu nas uwolni od cierpienia, nikt nie będzie cierpiał. Tyle. Stąd też mitologizm, ja nie soteriologizm. No to jest dyskusyjne właśnie, bo tutaj był jeszcze ten element samorealizacji, moim zdaniem, właśnie w marksizmie, nie? Że każdy będzie realizował samego siebie poprzez pracę, jaką sobie swobodnie wybiera w społeczeństwie, które może wybrać taką pracę, jaką chce. I to jest dyskusyjne oczywiście, bo to też chyba części pisma Marksa dotyczyło, a w ogóle tam jakiś Teros Stalinowski miał z tym już nic wspólnego potem oczywiście, nie? Bo to było wszystko wtedy w formie zdegenerowanej. No, więc tutaj można dyskutować właśnie, gdzie się kończył ten świat wartości w akurat marksizmie. To tak, więc trzeba jeszcze zastanowić się, co oznacza dokładnie ta samorealizacja, bo to jest dosyć tajemniczy
Właśnie mi się wydaje, ja nie wiem, czy mam rację, ale ja mam takie silne wrażenie, że tak jak profesor Stanisławek mówił o tym, że trzeba zwalczyć, że tutaj chodzi o moralność, bo na przykład trzeba zwalczyć wyzysk, albo teraz słyszę o samorealizacji. Wydaje mi się, że ostatecznie wyzysk trzeba zwalczyć i dążyć do samorealizacji, nie dlatego, że to są jakieś wyższe wartości moralne, do których trzeba dążyć niezależnie od konsekwencji, tylko to są takie zawoalowane formy wyzwolenia od cierpienia. Z wyzyskiem trzeba walczyć tylko dlatego, że wyzyskiwany człowiek cierpi, bo dużo pracuje, mało zarabia. Samorealizacja chodzi o to, żeby każdy robił to, co chce, a nie był zmuszany znowu do pracy, tak? I to wszystko jest skierowanie jeszcze propagandowe jakby do ludzi pracy i pewnie z tego... Proszę Państwa, przepraszam, musimy zrobić przerwę. Mogę tylko powiedzieć na koniec tej części, że przez analogię do Konstanta, że panu Mateuszowi się udało uruchomić filozoficzne poruszenie duszy. O to świadczy nasza dyskusja, pół godziny przerwy, no 25 minut. 5 po pół do zaczniemy drugą część. Proszę Państwa, zaczynamy po przerwie drugą część naszego spotkania. Czy wszyscy Państwo byliście łaskawi wpisać się na listę, bo to by wielką mi sprawiło satysfakcję, gdyby zamiast 16 osób okazało się 17. Oddaję głos drugiemu prelegentowi, pan Patryk Kosowski. Sam siebie zapowie i przedstawię referat. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo pierwszy za zaproszenie i za możliwość wygłoszenia tego wykładu. Powiem może od razu na początek troszkę prowokacyjnie, że to jest to, co, o czym będziemy teraz mówić, to nie jest taka prawdziwa filozofia. Zresztą profesor Wolnicz też się tutaj zgodził, że filozofia zajmuje się filozoficznymi problemami, a nie odpowiedział na pytanie, co to jest, a co to nie jest filozofia, czyli o tą istotę. Aczkolwiek uznałem, że ten temat należy poruszyć z dwóch powodów. Mianowicie dlatego... Przepraszam, muszę panu przerwać, bo tu mi się przypomniała formuła Leszka Kołakowskiego. Nie pamiętam już z jakiej książki, ale że jest jeszcze z takiej książki, którą profesor Wolnicz by nazwał inteligentną, z końca lat 60. zapewne, podał taką formułę odnoszącą się do filozofii Kołakowskiej. Pan, rozumiem, to będzie dzisiaj zwalczał i słusznie. Filozofia, filozof to jest taki ptak, który zamiast śpiewać zajmuje się ornitologią. Otóż właśnie my się nie zajmujemy ornitologią, tylko śpiewamy, no, śpiewamy, czyli rozwiązujemy problemy filozoficzne. Jest, dokładnie, jest taka świetna audycja profesora Wolnicza w Radiu Wnet, gdzie on tłumaczy, co to jest filozofia i jest takie zdanie z tej audycji, gdzie profesor mówi, że filozofia zajmuje się światem i naszym życiem w tym świecie, sobą samą zajmuje się jak najmniej, więc to jak najmniej będziemy tutaj poruszać. Więc kwestia jest też tego taka, że w Wolnicza pismach wszelkich mało jest o tym mowy, czym jest filozofia. Głównie to są wstępy do jego filozofii wartości i też odzwierciedleniowe, no i to, co myśmy ostatnio mieli w filozofii wartości post factum, czyli ten wykład z 86 bodajże roku, tam jest ta kwestia poruszona i jest to wszystko opisane. Więc na tym się będziemy skupiać, to jest takie źródło, z którego ja korzystałem głównie. Zacznijmy od takiej sztandarowej tezy, która się wiąże z tym tematem u Wolnicza, mianowicie taka, że filozofia nie jest nową. Filozofia jest pewną ludzką działalnością, oczywiście o charakterze poznawczym, która dostarcza pewnej wiedzy, ale nie jest to wiedza o charakterze naukowym. I to akurat w moim referacie, tak jak słusznie zasugerował mnie dr Gołowski, nie jest najważniejsze, żeby mówić, co jest nauką, co nie jest nauką i tak dalej, ale chwilkę temu poświęcimy. To znaczy, profesor Wolniewicz miał takie wypowiedzi, że uważa, gdzie mówił, że uważa, że takie prawdziwe nauki to są tylko cztery. Matematyka, biologia, fizyka i chemia. No i oczywiście ich rozwiązania praktyczne, czy stosowane typu inżynieria i medycyna. Że to by była taka prawdziwa nauka. A wszystkie pedagogiki, socjologie i tak dalej, nauki humanistyczne, to przez grzeczność się mówi, że to są nauki. Tak naprawdę to nie są nauki. No i jakie tutaj powinny być spełnione kryterium, żeby nazwać coś nauką? Bo nie wiem, czy się Państwo zgodzą, ale ja tak uważam, że żyjemy dzisiaj w świecie, w którym wszystko się już nazywa nauką. Jest naukowy socjalizm i nauką jest, nie wiem, psychoterapia i socjologia się nazywa nauką, mimo że to nie jest do końca nauka. Byli tacy socjologowie, to taka króciutka dygresja, jak na przykład Ludwik Gumplowicz, który przez część życia uważał, że on się zajmuje nauką, czyli socjologią, a pod koniec życia się zrewidował i napisał taki tekst bardzo dobry, filozofia społeczna, gdzie on jednak stwierdza, że socjologia to jest jakby dział filozofii. No i Wolniewicz tutaj występuje przeciwko takiej tendencji unaukowiania wszystkiego i podaje konkretne
kryteria, żeby nazwać coś nauką albo nie. Czy co można nazwać nauką albo nie. Po pierwsze, to musi być taka wypowiedź naukowa, która formuje jakieś prawa o rzeczywistości. Na przykład matematyka to jest taki rodzaj, powiedzmy, nauki, która zajmuje się zdaniami o liczbach, tak? Biologia to jest taki rodzaj nauki, która zajmuje się szukaniem tych praw życia. Że to zawsze muszą być jakieś formy prawa. Więc tu już filozofia nam nie pasuje, chociaż w pewnym sensie pasuje, tak? Bo jakieś prawa ustala, ale w innej formie. I generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy naukę, to musi być konsensus. Musi być konsensus znawców w jakiejś dziedzinie, żeby można powiedzieć, że coś jest nauką. Jeżeli tego konsensusu nie ma, to nauki nie ma. Więc tutaj filozofia znowu nie spełnia kryterium naukowego, bo w filozofii, jak wiemy, konsensusu nie ma i nigdy nie będzie. W sprawach filozoficznych zawsze będą spory i problemy. Tutaj nie ma takiej możliwości, chociaż pewnie niektórzy by chcieli, tak jak scjentyści, tą linię demarkacyjną przeprowadzali po to, żeby przez te spory z filozofii zażegnać, żeby się już o nic więcej nie kłócić. To jest niemożliwe oczywiście zdaniem Wolniewicza, więc ta filozofia nie spełnia kryteriów naukowości. Oczywiście tych kryteriów jest więcej, jak na przykład takie kryterium, że jeżeli chodzi o naukę, to muszą być prawa nietrywialne, pada takie zdanie, że nauka o rzeczach trywialnych mówić nie może. O jakichś prostych, łatwo zrozumiałych, nauka jest rzeczą skomplikowana. Dlatego jest takie świetne zdanie z Wolniewicza, gdzie on mówi, że w filozofii jest więcej mędrków takich, co się wymądrzają, bo to prostsze. W nauce nie, bo nauka nigdy nie głosi rzeczy trywialnych, tylko bardzo skomplikowane. Jeżeli jakieś prawa naukowe się formułuje, to one są zazwyczaj skomplikowane i dla przeciętnego rozumu raczej niedostępne. Tak? Więc to jest kwestia tego, dlaczego między innymi filozofia nie spełnia tego kryterium, czy to jest nauka. Ale, na co zresztą słusznie zwrócił uwagę też dr Gołowski, filozofia jest rodzajem wiedzy. Wiedzy tylko o pewnym bardzo charakterystycznym, partykularnym, powiedzmy, charakterze. Powiem teraz tak. Filozofia, zdaniem Wolniewicza, to jest taki rodzaj wiedzy, który wynika z intuicji. Zawsze wynika z intuicji, tu już by się pewnie oburzyła duża część komentujących, że jak to intuicja jest czymś nietrwałym, czymś takim, że aha, że ktoś miał jakąś intuicję i coś sobie gada. I że to nie jest nic poważnego filozofia. Bo nie wiem, właśnie uważam, że filozofia jest czymś poważnym i wynika ona z pewnej intuicji. I ta intuicja jest oczywiście wrodzona. I tak samo zresztą jest w każdej, to też właśnie przed tym pisze, w każdej nauce. Tak? Że nauka, wielkie prawa nauki typu, nie wiem, prawo grawitacji też wynikało z jakiejś intuicji Newtona, tak? Że on miał pewną intuicję i to rozwinął. Więc teraz tak, przechodząc już może trochę bardzo do tego. Filozofia to jest taka działalność ludzka, która dostarcza wiedzy we wszystkich tych obszarach, w których nie ma możliwości posiąść wiedzy naukowej. Bo jeżeli mamy wiedzę naukową w jakimś obszarze, no to trzeba polegać na nauce, to jest jasne. Ale jeżeli nie mamy, a takich obszarów jest naprawdę mnóstwo, jak na przykład nasz poprzedni wykład, co jest religią, a co nie jest. Czy matematyka nam odpowie na to pytanie? Nie. Czy biologia? Nie. Czy chemia? Nie. Czy fizyka? Nie. Tutaj trzeba na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko i na własny rozum podjąć pewną działalność, właśnie jako jest działalność filozoficzna, żeby ten problem rozwinąć i rozwiązać. Czym jest religia, czym nie jest. Tak? I tym się właśnie zajmuje filozofia, czyli rozwiązywaniem problemów, które nie da się rozwiązać w sposób naukowy. I oczywiście to nie jest tak, że filozofia jest jakimś mniemaniem, że tutaj skoro nauka się nie wypowiada, no to powinniśmy milczeć i tam no możemy sobie tylko mniemać. Nie, bo nie twierdzi, że filozofia dostarcza właśnie wiedzy. Dostarcza wiedzy, tylko to musi być dobra filozofia. A dobra filozofia to taka, która ma coś z tą nauką wspólnego. Czyli to jest druga teza mojego referatu. Filozofia ma tyle wspólnego z nauką, ile jest w tej filozofii logiki. Logika, Wolniewicz jako racjonalista stawiał na logikę. Twierdził, że to jest podstawa wszelkiej filozofii, nerw, jak on mówi, nerw wszelkiej filozofii, to jest logika. Gdzie nie ma logiki, tam nie ma poważnej filozofii. Oczywiście można mówić o pewnych nurtach irracjonalnych, które w pewien sposób jakimiś tematami się zajmują, ale to nie jest taka filozofia na najwyższym poziomie. Filozofia na najwyższym poziomie jest ścisłe logiczna, dlatego że stara się, powiedzmy, w tym przynajmniej aspekcie, w jakiś sposób wzorować na nauce. Że stara się stosować logikę, która też jest nerwem oczywiście nauki i w ogóle wszystkiego racjonalnego myślenia. Więc Wolniewicz mówi, że jest taka fajna metafora z Wolniewicza, że filozofia bez logiki to jak nerw bez zębu. Może i gryzie, ale wiadomo, że do niczego się nie nadaje. Więc ta logika sprawia, że filozofia ma pewną część wspólną, część styczną z nauką. I to jest kwestia
powiedzmy drugiej tezy mojego referatu. Kolejna kwestia, którą trzeba by poruszyć, jest taka. Mamy też coś takiego u Wolniewicza, jak podział na filozofię merytoryczną i filozofię antykwaryczną. To, co my tutaj uprawiamy na seminarium, to jest moim przynajmniej zdaniem filozofia merytoryczna. Czyli bierzemy konkretny problem, na przykład religię, i staramy się go rozwiązać, odpowiedzieć w naszej mocy, jak to tylko jest, na zadane pytanie, czym jest religia, czym nie jest. Natomiast filozofia antykwaryczna, Wolniewicz mówił, że nie jest antykwariuszem, ale antykwariat miał w małym poduszku. Antykwariat filozoficzny to jest po prostu literatura filozoficzna. Platony, Arystotelesy, Okołowskie i Wolniewicze. To jest literatura filozoficzna i ona oczywiście ma pewien wymiar filozoficzny, ale prawdziwa filozofia to jest rozwiązywanie konkretnych problemów, a nie rozstrzyganie, czy Platon miał tu rację, czy Arystoteles, jak Platon łączy się z Kantem i czy w ogóle się łączy. Więc literatura filozoficzna oparta o wszystkie izmy, o wszystkie, powiedzmy, tego typu stwierdzenia, w których się lubują często, powiedzmy, tacy nieprawdziwi filozofowie, tak bym powiedział, to nie jest prawdziwa filozofia. Przykład, pierwszy z brzegu, Ludwig Wittgenstein. On nie znał literatury filozoficznej aż tak dobrze. Wiadomo, że czytał coś Kierkegaarda, wiadomo, że czytał Schopenhauera i trochę świętego Augustyna, ale Wittgenstein się zajmował właśnie filozofią, czyli odpowiedział na pytanie konkretne filozoficzne, a nie literaturą filozoficzną, czyli tak naprawdę antykwariatu. I tutaj stosunek Wolniewicza do tego antykwariatu jest specyficzny. Bo jest taki, że jak u Czeszowskiego, tak bym powiedział, bardzo podobny jak u Tadeusza Czeszowskiego, że tradycję filozoficzną i literaturę filozoficzną się szanuje, czerpie się z niej, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy do rozważanego przez nas problemu do czegoś się przydaje. I należy brać taką literaturę filozoficzną w ten sposób, że bierzemy konkretną książkę i patrzymy, czy ona mówi nam coś w współczesnym świecie, w tym, w którym żyjemy, o problemie, który rozważamy. Bo na przykład moim zdaniem, to jest tutaj moja opinia, taki Kryton Platona, jeżeli patrzymy na filozofię polityki, to już nic nam nie powie w świecie po Auschwitz i po, powiedzmy, tym, co się działo w XX wieku, jak państwo miało z obywatelami, prawda, jak działało. Bo tutaj w Krytonie jest taka idea, że państwo trzeba być posłusznym, bo to jak rodzice, prawda, i nie można się budować, no to moim zdaniem historia zrewidowała to i Kryton Platona już nie jest tekstem, który by nam coś dał. Wtedy należy taką filozoficzną literaturę odrzucić. Ale oczywiście, korzystając z filozoficznej literatury, jeżeli konkretny problem uda nam się dzięki temu rozwiązać, jest jak najbardziej czymś szlachetnym i trzeba to robić. I Wolniewicz bardzo krytycznie odnosił się do tych wszystkich, którzy uważali, że ach, to tam 200 lat temu ktoś pisał, czy 300, to już nieważne. Nie, nie zawsze tak jest. Są takie książki, jest taka literatura, są takie klasyki, do których praktycznie zawsze można się odnieść. I to był stosunek Wolniewicza, jeżeli chodzi o literaturę filozoficzną. Natomiast, tak jak mówię, taka prawdziwa filozofia merytoryczna bierze się z intuicji, która pozwala nam rozwiązywać pewne problemy. I teraz przejdę do najważniejszej, moim zdaniem, części tego referatu, czyli osobowości filozoficznej. Czyli czegoś, co Wolniewicz mocno markował w swoich tekstach, tego, że filozofia to jest pewien rodzaj osobowości. Uprawianie filozofii wymaga pewnego rodzaju osobowości. I taką osobowość Wolniewicz miał, ją wyraża i na czym ona polegała, za chwilę sobie powiem. Osobowość filozoficzna to jest właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, pewna intuicja do rozwiązywania pewnych problemów i ona jest wrodzona. Niektórzy z nas tak mają, myślę, że nas tutaj wszyscy mniej więcej, dlatego tu jesteśmy, ta intuicja też nas powołuje, że interesują nas po prostu żywo takie problemy, jak, nie wiem, sens życia, jak to, czym jest religia, czym nie jest, czy jest wolna wola, czy jej nie ma. I to są te pytania, które jakoś w nas bardzo silnie tkwią i mamy pewną intuicję, żeby je rozwiązać. Oczywiście nie każdy jest wielkim filozofem, nie każdy to ma taką intuicję. Do tego, żeby mieć możliwość rozwiązania tego problemu, potrzeba czegoś więcej niż intuicja filozoficzna. Potrzeba mieć po prostu taką, nazwijmy to ładnie, wrodzoną wiedzę. Wolniewicz używa takiego terminu w wywiadzie z Sommerem, z Tomaszem Sommerem, że on wie, że istnieje zło. On mówi twardo, że on wie, a skąd Wolniewicz wie? No właśnie stąd, że ma taką wrodzoną wiedzę, łaskę Bożą, tak to nazwijmy, i stara się, jak tylko może najlepiej, to, co on wie, przekazać innym ludziom. Bo filozofia, też tak jak mówił Wolniewicz, to jest wyrażanie tego, co wszyscy jakoś wiedzą intuicyjnie, ale nie umieją tego powiedzieć, albo nie potrafią tego tak składnie i racjonalnie i dokładnie wyrazić.
Więc filozofia to jest też z drugiej strony układanie pewnych rzeczy tak, żeby to miało logiczny sens. Tak? Zresztą każdy chyba z nas Waniewicza ten cytat, że filozofia to jest po prostu ludzki rozsądek wytrawiony logiką i ona służy układaniu czy porządkowaniu tych wszystkich myśli, które dotyczą właśnie tych aspektów, o których nie możemy powiedzieć, że mamy wiedzę naukową, czyli taką w 100% pewną. I ta osobowość filozoficzna, o której tu mówimy, wynika pierwszy z intuicji, po drugie z łaski Bożej, czyli jest czymś niezwykle rzadkim. Bo taka postać jak profesor Waniewicz jest postacią niezwykle rzadką, dlatego że mieć jedną intuicję taką, żeby mieć po prostu pęd do rozwiązywania tych problemów, a po drugie mieć wiedzę na temat tych rzeczy filozoficznych, jest to rzecz naprawdę niezwykle rzadka i można policzyć na palcach jednej ręki, no może nie jednej, ale dwóch takich wybitnych filozofów, którzy coś takiego mieli, bo nie wiesz, wyróżnią 10 największych w filozofii i uważam, że to są ludzie, którzy posiedli po prostu takie wrodzone zdolności, które im pozwalały na to, że mogli rozwiązywać takie problemy. Po drugie, to już takie mniej powiedzmy tematyczne, ale już bardziej osobowościowe, osobowość filozoficzna to jest osobowość wojownicza, zawsze. To w Waniewiczu każdy chyba widział, kto go obserwował, kto na niego patrzył, wiedział, że Waniewicz jest święcie przekonany, bo miał, że to, co mówi, ma sens, to, co mówi, jest ważne, bo filozofia jest sprawą ważną i o to trzeba zobaczyć. Jeżeli ktoś ma ten typ osobowości, powiedzmy przesadnie koncyliacyjny, że dla niego w sumie nie jest ważne, czy on ma rację, czy nie, czy to, co mówi, ma sens, czy nie, tylko żeby się nikomu krzywda nie stała, to on się do filozofii nie nadaje. W filozofii się łamie kości. Może to brzydko zabrzmi, ale tak jest. W filozofii mieliśmy zresztą tutaj dyskusję przed chwilą, w której jakieś tam gruchoty łamanych kości było słychać. To znaczy było, nie wiem, to sprawdzimy jak czas, więc cik. No już troszkę nie, już będzie w sumie. Dobrze, jak się rozgaduje zawsze. Generalnie, jeżeli mówimy o osobowości wojowniczej, to jest to taka osobowość, jak na przykład to będzie Zenderiosio. Albo ty masz rację, albo ja. I na tym polega spór filozoficzny, że bierzemy jakąś kwestię filozoficzną i się spieramy. Marksiści spierają się z antymarksistami, nie wiem, pesymiści z optymistami i w tej walce filozofia się jakby tworzy. Waniewicz zawsze uważał, że jeżeli masz coś do powiedzenia, wiesz jak to powiedzieć i nie boisz się tego powiedzieć, ten trzeci komponent, tak właśnie ten wojowniczy, to powinieneś uprawiać filozofię. To są takie trzy cechy, które każdy w sobie powinien odnaleźć, jeżeli chce uprawiać filozofię. I twierdzi, że się do tego nadaje. Trzy podstawowe rzeczy. I Waniewicz, jak wszyscy dobrze wiemy, miał taką osobowość, która właśnie w ten sposób go wyróżniała. Chociaż wydaje mi się, że wielu ludzi mu to zarzucało, że on jest taki apodyktyczny, że tutaj on tak agresywnie, ale na tym to właśnie polega. Głos filozofii jest zawsze apodyktyczny i w ten sposób pewną pewnością stara się przekonać też rozmówców do tego, że i oczywiście ścisłością logiczną, do tego, że to, o czym jest mowa, to jest po prostu prawda. Jeszcze jest jedna kwestia, jeżeli chodzi o osobowość filozoficzną, którą należy też poruszyć. Osobowość filozoficzna, nie wiem, czy tu się wszyscy zgodzą, jestem ciekawy, to jest też osobowość w jakimś sensie misyjna. Że czujesz taką potrzebę, po prostu, że musisz o tym powiedzieć. Masz taką wrodzoną potrzebę właśnie, że musisz powiedzieć ludziom, na czym zło polega, powiedzmy. I tu na przykład święty Augustyn byłby dobrym przykładem. U niego bardzo widać silne zainteresowanie tym tematem, na czym polega zło i silną potrzebę mówienia o tym. I ta potrzeba też osobowość filozoficzną wytwarza. Kolejna sprawa, o której trzeba powiedzieć, to są wzorce. Osobowości filozoficznej nie ma bez wzorców. Mówienie o tym, że ktoś jest sam sobie filozofem, że on się z żadnej tradycji nie wywodzi, że nikt go czegoś nie nauczył, że on jest takim wolnym ptakiem, to może w przypadku jakiegoś jednego Wittgensteina, chociaż on też czerpał swojego i z Russella ma jakąś rację. Waniewicz jest produktem nie tylko własnej osobowości, ale też wzorców filozoficznych. Dla mnie na przykład wzorcem filozoficznym jest Waniewicz, wzorcem filozoficznym jest dr Kołowski i dzięki tym wzorcom ja jakoś ustawiam też swoją filozofię własną. Bo filozofię zawsze się troszkę na własnym użytku, tak? W tym sensie należałoby to powiedzieć. I jeszcze jedna kwestia, którą bym zostawił już może troszkę na dyskusję, o której trzeba powiedzieć i o tym, jak Waniewicz rozumiał istotę filozofii, to jest kwestia tego, jaki to jest rodzaj wiedzy filozofii, dokładnie. Bo tego nie do końca żeśmy tu powiedzieli. Więc rodzaj wiedzy.
rodzaj wiedzy filozoficznej, to tak jak mi zwrócił zresztą uwagę dr Kołowski, za co dziękuję, to jest taki rodzaj wiedzy, który jest partykularny. To znaczy, jeżeli ktoś ma na przykład jakieś idee typu pesymizm, optymizm i tak dalej, to nie jest możliwe, żeby każdego jednego człowieka, mimo najlepszych chęci i argumentów, przekonać do tego pesymizmu czy optymizmu. Dlatego Woliniewicz był przeciwnikiem jakiegoś, powiedzmy, na siłę szukania wspólnych stanowisk, bo tego się zrobić nie ma, tak? Jest to rodzaj wiedzy partykularnej, która przysługuje po prostu pewnym grupom ludzi i te grupy ludzi, jedni mają rację, a drudzy nie mają rację. Kolektywą myślą. Kolektywą myślą. Tak, to powiedział Woliniewicz za flekę. Tak. I ta wiedza przysługuje pewnym kolektywom myślowym. I nie da się, chociażby nie wiem co, zrobić tak, żeby takiego zatwardziałego, powiedzmy, antytychistę przekonać o tym, że los rządzi jego życiem. Nie da się tego zrobić, dlatego filozofia zawsze będzie podzielona na pewne grupy. Na te szkoły, o których mówiliśmy, tak? Na epikurejczyków, na platończyków, na różne kolektywy. Więc filozofia też jest rodzajem wspólnoty. No i w tej wspólnocie musi być jakiś przywódca, tak jak w naszej wspólnocie tutaj przywódcą duchowym byłby profesor Woliniewicz. I przez jego autorytet jakoś te myśli się gromadzą. Sprawdzę, czy nie zapomniałem czegoś. Sekundkę. Czy już wszystkie tezy zostały to pomówione? O, jeszcze jedna kwestia bardzo ważna. Filozofia zajmuje się pytaniami odwiecznymi, czyli takimi, które zawsze będzie sens zadać. Jeżeli zapytamy o sens życia, to w mojej opinii przynajmniej nie będzie takiego momentu w historii ludzkości, w którego pytanie o sens życia będzie nieaktualne. Albo pytanie o naturę ludzką. Więc te pytania się nie dezaktualizują. Filozofia jest rzeczą, że tak powiem, ciągłą i na tym w ogóle opiera się jej długotrwałość. Filozofia pojawiła się u nas, powiedzmy, z czasów greckich i trwa do tej pory. Trwa właśnie tym, że świat, tak jak z Woliniewiczem mówię, to jest pewna tajemnica. I ta tajemnica jest bezdenna i te pytania zawsze coś sensownego w tym temacie będzie można powiedzieć. Zawsze jakiś filozof będzie o tym myślał. Bo to nie chodzi o to, że to nie jest taki zarzut scjentystów. Często się z tym spotykam. Aha, to skoro wy nie macie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co jest o sens życia, tylko ciągle sobie zadajecie, dopowiadacie pewne rzeczy, opisujecie dokładnie temat, to po co wy w ogóle to robicie bez sensu, jeżeli nie ma rezultatu, tak? No to nie ma sensu uprawiania filozofii. Bo filozofia nie jest w stanie się pochwalić jakimś rezultatem. Ale to nie jest, odpowiedź moja na pytanie, żeby byłaby taka. To nie jest wina filozofii, tylko to jest natura tych pytań. To są takie pytania, Kant o nich mówi, że to są pytania, które obchodzić muszą każdego i są wpisane, powiedzmy, zadawane przez jej naturę człowieka. Tak to jest dokładnie, to jest, że z tego rozumiem. Więc to są pytania, które po prostu ze swojej natury nie da się na nie odpowiedzieć dokładnie, jednoznacznie, tak, żeby każdego przekonać. Ale jakieś zrozumienie i jakiś sens, jakąś wiedzę w tym temacie oczywiście posiąść można. Tym się właśnie zajmuje filozofia, poszerzanie naszej wiedzy na temat tutaj wspomnianych pytań, nazwijmy je metafizycznymi, czyli takie, które, na które nauka nie odpowiada i nie ma możliwości uzyskania wiedzy takiej pewnej. No więc myślę, że już tak powoli przekraczamy trochę nawet, bo jest 30, o której zaczęliśmy? 40 chyba, za 20 oświadczeń. A, to jeszcze chwila. Niech pan jakieś najważniejsze w ramach konkluzji rzeczy dopowie, a w ramach dyskusji na pewno będzie pan to precyzowywał. Dobrze, to kończąc jeszcze ostatnia taka teza mojego referatu, z nią trochę się bałem, czy to mówić, czy nie, bo to brzmi troszkę bufoniasto, ale tak nie jest. Woliniewicz w jednym z wywiadów mówi, że filozofia jest zajęciem szlachetnym i ubogaca duchowo człowieka. No to każdy by powiedział, aha, no to czy skoro on się tym zajmował, to pewnie tak myśli, że to jest jakieś lepsze albo ubogacenie duchowe człowieka. No o to ubogacenie duchowe, moim zdaniem, o to chodziło Woliniewiczowi, polega na tym, że to są, tak jak modlitwa, to o czym mówiliśmy przed przerwą, to są pytania ważne. To są pytania ważne, nie da się żyć kompletnie pomijając pytania filozoficzne. Nie da się chociaż raz życzenie zapytać o sens życia, nie da się chociaż raz zapytać o naturę ludzką, o to, czy jest Pan Bóg, czy nie ma Pana Boga i tak dalej, i tak dalej. O te pytania właśnie, których katalog oczywiście jest bezdenny, nie oszukujmy się. Filozofia zawsze znajdzie do siebie miejsce, gdzieś zawsze jest jakieś pytanie, które można zadać w sensie filozoficznym. Więc te pytania, ich waga sprawia to, że ludzie, którzy się nim zajmują, są w jakiś sposób ubogaceni duchowo. Bo to są pytania, Woliniewicz powiedział, że filozofia zajmuje się prostymi sprawami. To akurat nie wiem, czy bym się zgodził. Uważam, że to są sprawy bardzo skomplikowane, tylko po prostu powszechne.
takie rzeczy jak właśnie sens życia, czy pytanie o Boga, to są pytania powszechne, które każdy sobie jakoś zadaje. I właśnie na tym polega też to ubogacenie duchowe, że staramy się odpowiedzieć na pytania, które troszkę leżą poza zasięgiem naszego rozumu, czyli tutaj zamach jest wielki. To wielkość tego zamachu, który się podejmuje w ramach filozofii, czyni tą działalność szlachetną i na tym byśmy skończyli. Jeżeli są jakieś pytania, to... Zaraz przejdziemy do pytań, ja tylko pochwałę znowu wygłoszę, bo nie wiem, czy wszystkim Państwu wiadomo, że Pan Patryk jest znaną szecherezadą i mógłby to Państwu mówić tak 3 godziny, a on tutaj pięknie się samoograniczył. Dobrze, ja Państwu oddaję głos, natomiast pozwolę sobie narysować tutaj rzecz taką, która jest i u profesora Wolniewicza w literaturze zawarta i w ramach referatu była wygłoszona, ale chciałbym, żebyśmy ją mieli przed oczyma. Profesor wychodzi od Kanta pod koniec drugiego tomu Krytyki czystego rozumu. Jest to rozróżnienie na filozofię uniwersalną, którą dysponuje każdy człowiek, i filozofię akademicką. Filozofia akademicka. Ja bym tutaj podał definicję, żeby tutaj nie było niejasności. To była taka, która spełnia standardy akademickie. Ona nie musi być w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, ani w ramach Collegium Intermarium. Nas dotyczy filozofia akademicka. My ją uprawiamy w sposób akademicki, chociaż nie w ramach żadnego uniwersytetu. Więc spełnia standardy akademickie. No i to, co przytaczał Pan Patryk, ona się dzieli na filozofię merytoryczną. Merytoryczną to jest ta filozofia z prawdziwego zdarzenia i filozofię antykwaryczną. Filozofia antykwaryczna, inaczej historia filozofii. I teraz tak, antykwaryczna, tutaj cytuję profesora Wolniewicza, stawia pytanie główne, co kto powiedział. Kant powiedział, że to i to, a tam Zenon z Elei powiedział coś innego, natomiast filozofia merytoryczna stawia pytanie, czy to prawda. Ona wnika, powtarzam za prelegentem, w jakiś problem. No, próbując go rozwiązać, posiłkuje się filozofią antykwaryczną. Tego Pan chyba nie mówił, to niby samo przez się powinno być zrozumiałe, ale profesor Wolniewicz akurat o tym mówił. Jedno i drugie może być uprawiane we wspaniały sposób. Jedna i druga dyscyplina jest i zacna, i potrzebna. No, takim antykwariuszem Korkiewicz chyba brzmi historykiem światowego poziomu czy klasy. Był nasz Tatarkiewicz, to nie ulega kwestii. Więc to są dwie dyscypliny różne. To tylko trzeba mieć na uwadze. Ja sobie pomyślałem, wrócę do tego później, że ta filozofia antykwaryczna jeszcze się jakoś dzieli. Za chwilę do tego wrócę, ale teraz właśnie mając już to przed oczyma, może jeszcze napiszę to, co mnie się wydało najciekawsze i najważniejsze w referacie pana Patryka, osobowość. Osobowość filozoficzna. Nad nią się zastanowimy. Może od razu naszkicuję, bo to chyba i z referatu wynika i tutaj całkowita zgoda między nami. No na tę osobowość oczywiście intelekt i wrażliwość. Wrażliwość filozoficzna bierna. I wrażliwość filozoficzna czynna. To znaczy bierna to jest, ona się objawia zainteresowaniem. I tu nie ma cienia wątpliwości, że wszyscy na tej sali są obdarzeni wrażliwością filozoficzną bierną. To jest, prawda, ona tutaj zainteresowaniem jakoś się objawia, zainteresowanie. No bo możemy wskazać każdy we własnym kręgu takie osoby, które nie są zainteresowane rozważaniami o naturze ludzkiej, albo tam o Panu Bogu i tak dalej. Natomiast czynna to jest ten napęd, który bez wątpienia Pan Patryk ma
i miał oczywiście profesor Wolniewicz, ale chyba nie wszyscy na tej sali mają. O tym też tutaj coś ważnego będę miał do powiedzenia. Zapomniał pan tutaj przytoczyć pięknych słów, bo tak trochę w złym świetle profesor Wolniewicz został postawiony, coś o bufonadzie pan mówił. Chociaż pan to mówił w dobrej intencji, ale ja państwu przypomnę, przed którymś tekstem jest piękne motto z Hemara. Ja nie lepszy poeta, moja sprawa lepsza. To jakby zamyka sprawę bufonady, prawda? No tak, że... jeżeli mogę tak trochę się obrazić, profesor Wolniewicz... Nie, ja pana nie atakowałem, chciałem Hemara przytoczyć. Chodzi też o to, że profesor Wolniewicz w ogóle to wspomniał na początku, że nie lubił mówić o sobie i że jest filozofem. On jest tylko profesorem filozofii, a osoba... Filozof to był Platon i Arystoteles, mówię. Tak, tak. A ja to jestem tylko profesorem filozofii. Czyli on siebie może postrzegał jako akwariusza, ale myślę, że wiedział, że jest filozofem. Tylko tak trochę nie wypadało mówić. Umniejszał sobie. Umniejszał sobie, tak. Myślę, że to wiedział. Nie, przy takiej intelekcji, przy takiej intuicji nie da się tego w sobie nie zauważyć. Czy się ma to po prostu. No też jakoś unikając bufonady, powiedział to w XIX wieku w piękny sposób Schopenhauer, odnosząc to oczywiście do siebie przede wszystkim, ale powiedział tak, przecież każdy geniusz w dziejach jakikolwiek był, wiedział o tym, że jest geniuszem. Przecież niemożliwe, żeby było inaczej. No. Ale żeby zaraz o tym gadać, prawda? No dokładnie. Ale to też można powiedzieć w tym, co właśnie teraz zostało powiedziane. Ja bym zwrócił uwagę, tutaj Ewa Wolniewicz powiedziała, żeby zaproponowała, żeby się przedstawiać. Myśmy o tym zapomnieli w pierwszej części. Ja sobie to uświadomiłem w czasie przerwy i dlatego o tym mówię, więc już prowadzący powinien pilnować. Dobrze, będę pilnował. Proszę państwa, oddaję głos państwu, proszę bardzo. Ja mam, dobrze, właśnie tak jest. Ja mam takie pytanie, bo ja nie zauważyłem. Pan jakoś niewyraźnie powiedział. Wojciech Jędrzej, bo moje nazwisko jest ciężko do... No dlatego pan mówi... powinien mówić się bardzo powoli. Dobrze, Wojciech Jędrzej, po raz trzeci sprzedany. Myślę, że sprzedany. Bo ja nie znam żadnej wypowiedzi, na żadną się nie natknąłem, a mam no, wątpliwości po prostu. Co Wolniewicz myślał o historii, o nauce historii? I dlaczego ja mam wątpliwości? Ja byłem w liceum, pamiętam, na profilu geograficznym. No i mi się wydaje, że Wolniewicz, mimo że nie jest w tym takim zestawieniu, które on wygłaszał, że mówił eksplicite, że geografia to też by była nauka. To znaczy tam te wszystkie tektoniki, kwestie dotyczące tektoniki, meteorologii i tak dalej, i tak dalej. No i pamiętam, jak się właśnie uczyłem w tym liceum, to ja mieszkam w okolicach Krakowa, no i my tam mamy skały wapienne. A jeżeli my mamy tam skały wapienne, to znaczy, że kiedyś w tym miejscu było morze. Było duży zbiornik wodny, wiadomo, odkładały się tam różne żyjątka, no i dlatego mamy teraz tam skały wapienne. To jeżeli ja mogę się wciąć, to tak, już... Ale pan też jest Szeherezada i nie doszedł chyba... Tak, właśnie, nie doszedłem. No, w takim wypadku, prawda, geografia nam też mówi o jakichś wydarzeniach, no tylko że naturalnych, dotyczących właśnie, powiedzmy, skorupy ziemskiej, prawda, tego, co zachodzi na jej powierzchni właśnie, no, kontynentów. I tak na przykład kiedyś, teraz mamy tych kontynentów kilka, kiedyś była jedna Pangea, no i to się jakoś tam przestawiało, dalej się przestawia i ma mieć jakiś przyszły kształt, o którym nam też mówi geografia. I jeżeli byśmy uznali geografię za naukę, to czemu by też nie uznać historii za naukę, która nam mówi tylko właśnie, która też ma jakieś na przykład swoje metody archeologiczne, badanie tekstów i tak dalej, badanie źródeł, która nam mówi właśnie no, o też wydarzeniach, tylko że dotyczących, tak jak geografia nam mówi o przyszłych wydarzeniach dotyczących skorupy Ziemi, to ta nam mówi o właśnie o dziejach ludzkości. Zanim pan Patryk odpowie, to krótka uwaga moja, terminologiczna. W każdym słowniku to można przeczytać i profesor Wolniewicz sam się do tego stosował. Słowa nauka my używamy w dwóch znaczeniach. W znaczeniu ścisłym, to znaczy matematyka, fizyka, chemia, biologia, koniec. I w znaczeniu szerokim, gdzie przez naukę rozumie się wszystko, czego nauczają na uniwersytecie. Wszystkiego nie nauczają, chociaż tam
Uniwersytet Adama Mickiewicza nauczał astrologii babilońskiej, gdyby był taki rok akademicki, ale się chyba wycofał z nauczania astrologii. No więc w tym szerokim znaczeniu nauka to jest wiedza. No mówił na przykład profesor Dookołowskiego, Wolniewicz Dookołowskiego, pan się powinien działalnością naukową zajmować. Działalnością naukową, czyli filozofią, czyli prawda, no, tym, co na uniwersytecie. Więc to taka uwaga zupełnie poboczna, a teraz odpowiedź pana Patryka na sprawę historii. Tak, bo akurat tutaj jest taka kwestia. To nie chodzi o to, żeby komuś odejmować, historykom czy geografom, ale to, co Wolniewicz rozróżnia na prawdziwą naukę i powiedzmy tą mniej prawdziwą, to miało na celu po prostu tego szumu, gdzie wszystko się nazywa nauką, trochę wyciszenie i podanie jakichś kryteriów. Jeżeli chodzi o historię, to Wolniewicz nawet podaje przykłady, że historia to nie jest taka prawdziwa nauka, bo ona nie mówi o prawach. Wspomniałem o tym wykładzie, że mamy na przykład prawo zachowania mas, że stężenie jakiejś substancji wpływa na to, jak one tam się szybko mieszają. Tak? Im większe stężenie danej substancji, tym szybciej one się mieszają, to jest prawo zachowania mas, podstawowe prawo z chemii. I można takie zdanie sformułować, które ma formę prawa. W przypadku historii, zdania, które wypowiada historia, nie mają formy praw, tylko formy opisową faktów. Na przykład w 1642 roku powstała Republika Angielska w wyniku rewolucji wojny domowej. Tak? To jest zdanie opisujące pewien fakt, będący zdaniem dziedziną wiedzy, o to jest dobre określenie, dziedzina wiedzy, ale nauka mówi o prawach, które rządzą światem. Jeżeli mówimy o geografii i ona jakieś prawa formuje, to moim zdaniem dałoby się je sprowadzić właśnie do biologii, fizyki, chemii, matematyki. Mimo, można by geografię jako jakąś poddziedzinę, który jest... To mogę jeszcze, tak jak ten kolega w związku z tą odpowiedzią, to co na przykład z tymi odkryciami dotyczącymi początku świata, wielkiego wybuchu? No to jest pierwszy. Ja bym może odpowiedział, bo to jest nieporozumienie. Kolejne dwie nauki, które nie są wymienione, to geologia i astronomia. To są dwie nauki i pan, mówiąc, ucząc się geografii, uczył się jednocześnie geologii i geografii, sama geografia. To jest i dlatego pan protestuje i słusznie przeciwko pominięciu, ale nie geografii, tak, tylko geologii. Na myśli geologię przede wszystkim, ale też właśnie... Znaczy to są wszystko dyscypliny, proszę państwa, które dostarczają wiedzy, bo chciałbym jakoś zamknąć tę sprawę. I one mają jakąś dozę naukowości w sobie, w tym sensie, że korzystają, no, czy to z metodologii, czy z osiągnięć fizyki, biologii, matematyki i chemii. No ta przez pana tutaj omawiana geografia z każdej z tych dziedzin, prawda, częściej. I z matematyki, no, bo statystyka może być, no i z biologii, bo żyjące, i chemia, bo ewolucja, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Co do historii, no to historia także ma narzędzia naukowe, na przykład archeologia oparta jest na eksperymencie, prawda, w normalnym sensie tego słowa rozumianym. No. Sprawdzamy, czy ja tam napisałem w swoim tekście, że nie było wojen w paleolicie. No, dopóki nikt nie sfalsyfikuje tej mojej tezy, no to ona jest prawdziwa, ale jeżeli ktoś wykopie ślady Grunwaldu sprzed 50 tysięcy lat, jakieś szczątki, prawda, świadczące o tym, że bitwa była. Do tej pory nikt takiej bitwy paleolitycznej nie odnotował, no więc historia też narzędziami się może posługiwać nauki, chociaż powtórzę za panem Patrykiem i zamykam jakby ten rozdział, no ona sama nie formułuje żadnych praw. No dokładnie. To bardzo proszę. Ja poproszę w takim razie. Kacper Maliborski. Mam jedną wątpliwość. Użyłeś, Patryku, pojęcia wiedzy wrodzonej i... No właśnie, bo Wolniewicz był Platończykiem, ale tu chyba chodziło o intuicję daną nam w genach przez los, ale to wtedy nie jest wiedza pewna przecież. Bo jednak ta intuicja się różni zależnie od człowieka. No dlatego uprawiamy działalność filozoficzną, tak? Żeby, bo każdy ma jakąś tam intuicję filozoficzną, albo natura ludzka jest taka i taka. No więc my to zestawiamy z wszystkimi danymi z nauki, z wszystkimi danymi, powiedzmy, rozumu, zestawiamy to z historią, filozofii, z tym, co każdy miał na ten temat do powiedzenia i wtedy się dowiadujemy, czy nasza intuicja była poprawna, tak jak mówił profesor Waniewicz, filozofia wypowiada się na końcu, czyli komentuje tak jakby całość wiedzy i nauki,
był jakiś obraz, tak bym powiedział. To by chyba należało w ten sposób rozumieć tę wiedzę wrodzoną. Tutaj profesor Wołomicz powoływał się na Popera. Tak. Ostatnia chyba książka, czy książeczka należałoby powiedzieć, bo to jest niecałe 100 stron, Świat skłonności, to tam Popper stawia taką tezę, że 99% wiedzy u zwierząt ma charakter wrodzony. No i jakoś suponuję, że to podobnie jest u ludzi. Ja bym powiedział, no, że mamy w genotypie, każdy z nas ma jakąś skłonność do pewnych zdań. Ponieważ zdania są w genotypie zapisane jako potencja. U szympansa nie ma potencji językowych, żeby braczek uczył i miodek i nie wiem kto, szympansa nic nie nauczą, bo nie ma tych potencji, natomiast my mamy. Jeżeli wykształcamy, prawda, język, oczywiście w ramach socjalizacji, no to się pojawiają zdania i my mamy jakąś osobniczą, indywidualną skłonność do pewnych zdań. Argument byłby mój taki, no tutaj mogę rozmaite podać argumenty. Pod koniec filozofii greckiej w pierwszym tomie historii filozofii Tatarkiewicz mówi coś takiego. Te zasadnicze poglądy czy intuicje filozoficzne są w każdej epoce takie same, na przykład platońskie albo demokrytejskie. I żeby nie wiem jak się świat zmieniał, to w każdej epoce pojawiają się ludzie myślący na sposób Demokryta i myślący na sposób Platona. No z tego jakby wynika, że to musi być wrodzone. No, że, żebyście Państwo tam mordowali Platona, to nigdy go nie przestawicie na sposób myślenia Demokryta i vice versa. Więc tak bym to rozumiał, natomiast ta anamneza, no... To znaczy, ja jeszcze powiem jedną rzecz, bo tu jest podskórne takie pytanie, tak mi się wydaje, który zarzut w stronę filozofii, że to jest nieobiektywne, że każdy ma jakąś wrodzoną i się tutaj nic obiektywnego nie da powiedzieć. Właśnie nie, jeżeli zestawimy sobie na przykład to, że i Konfucjusz, i Jezus Chrystus, i Immanuel Kant, mimo różnych epok, różnego wychowania, różnych, że tak powiem, zewnętrznych czynników, mówili właściwie to samo, tylko innym językiem, to chyba jest jakiś powód, żeby twierdzić, że jest to wiedza obiektywna, że to się coś zgadza tak, w sensie obiektywnym. A więc tak, wiedza tak, to jest to, co jest wrodzone i to, co występuje na przestrzeni wielu epok? Nie, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby odrzucić taki zarzut, że to jest nieobiektywne, że na przykład filozofia zajmuje się tylko subiektywnymi, czy jakimiś, powiedzmy, zdaniami na jakiś temat. Znaczy, mówiąc precyzyjnie, to jest, panie Patryku, intersubiektywne. Bo jeżeli pan tutaj jedną rzecz wskaże, wysłowioną przez Chrystusa i Konfucjusza i Kanta, no to nie jest obiektywne, to jest intersubiektywne. Ale z ambicjami do obiektywności. I tu jest bardzo ważna rzecz właśnie, bo ta intuicja pobrzmiewa taką wieloznacznością. Bo ona ma oczywiście, tak jak pan Patryk tutaj mówił, intuicja, ona ma jakiś element wrodzony, to by była ta skłonność, ale ta skłonność może być niewłaściwa. I teraz jest drugi jakby człon intuicji, na który profesor Wolniewicz wielokrotnie zwraca uwagę, powołując się tu na piękne wyrażenie Isaaca Newtona, bo pytali Newtona, jak on doszedł do swojej teorii. Na co Newton odpowiadał, by continuous thinking. 60 lat o tym myślał, no to wymyślił, prawda? Więc intuicja to jest po pierwsze ta skłonność wrodzona, żeby myśleć po platońsku, powiedzmy. A druga rzecz to jest uzgadnianie tego w koherentny, spójny system tez o świecie. I to na przykład charakteryzuje, każdy gołym okiem to widzi Wolniewicza, prawda, że on nie mówi niczego gołosłownie, w tym sensie, że wszystko co mówi musi jakoś do kupy się w jedną całość układać. Nie może być sprzeczności. No mówił Wolniewicz, największy grzech filozofii to sprzeczność. Czy struktura wiedzy miałaby właśnie postać sieci w takim razie, koherentnej? I zresztą, tylko jeden komentarz jeszcze. Przecież profesorowi Wolniewiczowi zdarzało się zmienić zdanie, jeżeli powiedzmy, nie tak jak Hegelowi, tak, że fakty mówiły co innego, sprawa się zmieniała i powiem profesor Wolniewicz rzadko, ale zdanie zmienił na przykład w sprawie Tony. Więc to nie jest tak, że tylko polegał na swoich pierwszych intuicjach. Ja chciałem to dopytać, bo też zresztą chciałem zapytać pierwotnie o znaczenie tego pojęcia intuicja. Na ile profesor Wolniewicz był właśnie twardym platonikiem,
pytam to z punktu widzenia, z pozycji kogoś, kto woli Arystotelesa od Platona. To znaczy, czy Woliewicz tą korektę brał pod uwagę tą ewolucję Arystotelesa? Napisał, że jeśli miałby do wyboru, oczywiście Arystoteles jest pewną interpretacją Platona. No tak. Natomiast Woliewicz napisał, to pamiętam, było w Głosie Racjonalnym i potem w tej książce przedrukowane w Stronę Rozumu, że jeżeli miałby wybierać, to Arystotelesa, bo ten się twardo trzyma ziemi, a Platon buja w obłokach. Właśnie. I dlaczego to pytałem? Bo ja się spotkałem, bo długo rozumiałem intuicję tak w potoczny sposób. No teraz się myśli o intuicji, że ktoś ma jakieś nie wiadomo skąd i nie wiadomo do końca nieokreślone przekonanie o czymś, że coś się stanie tak potocznie. Tak? Natomiast spotkałem się z definicją, że jakoby to jest pierwotna filozoficzna definicja intuicji, to jest po prostu poznanie bezpośrednie. I to by mi tu trochę pasowało, że intuicja rozumiana jako poznanie bezpośrednie musi mieć dyspozycję do określonego poznania bezpośredniego, czyli spotykamy się ze światem zewnętrznym i bezpośrednio, czy jeszcze bez obróbki dyskursywnej, po prostu mamy przekonanie jakieś o tym świecie. To był na narysorach. To jakieś fenomenologiczne, prawda, to ale kiedyś to, ale... się naśmiewał profesor Augustynek na wykładzie, ale ja to rozumiem właśnie jako że to tak fenomenolodzy myślą z tym poznaniem bezpośrednim, że to tak jak plemnik wnika w jajo. Ale ja to tak, rozumiem... Studenci się zaśmiewali, ale jakoś ta została skrytykowana ta metoda fenomenologiczna wnikania bezpośredniego. Nie ma żadnego wnikania bezpośredniego. No to, ale to musi być continuous thinking. Ale tak... W moim rozumieniu tak właśnie mówi Arystoteles, znaczy na tym różnica polega z Platonem, że u Platona to jest właśnie ta anamneza i my mamy po prostu wrodzone te idee i dlatego coś wiemy, a u Arystotelesa te idee wchodzą jako formy do materii i my spotykając się z materią jakby wtedy tak, dowiadujemy się o formach. Ale to jak my reagujemy na to, co się spotkamy, to już jest część naszej osobowości. Jedni reagują na jakieś zdarzenie no tak, nie wiem, strachem, a inni z odwagą, bo to już jest wrodzone. Pan profesor Zubelewicz chciał zabrać. Gdy po raz pierwszy spotkałem się z tym tematem, to myślałem, że to będzie się mówić dzisiaj o filozofii merytorycznej Woliewicza. I oczywiście temat jest niezwykle trudny, bo należałoby jakoś hierarchię prowadzić tutaj. Natomiast to, co dzisiaj mówiliśmy, to jest, powiedziałbym, wstęp do filozofii Woliewicza. Tak. Niezwykle ważny, się zgadzam, ale tylko wstęp. Tak, ja nawet próbowałem się postawić takie oto pytanie, jakie można by uwagi polemiczne tutaj sformułować do filozofii merytorycznej Woliewicza. To znaczy... I tutaj nie będę tego rozwijać, bo nie ma czasu, ale kilka takich uwag. Moje uwagi są związane z filozofią polityki Woliewicza. Pierwsza uwaga to jest taka, Woliewicz w zbyt małym stopniu uwzględnił podział faktyczny świata. Podział faktyczny, znaczy siłowy świata. To zresztą w politologii też tam się o tym trochę mówi, ale tak częściowo tylko się mówi. Przypominam, że o tym ja mówiłem rok temu na wykładzie na tym seminarium, że jest podział, są dwa podziały polityczne świata. Jeden to jest według prawny na państwa, a drugi siłowy. Podział na strefy wpływów i strefy buforowe. I tak dalej. Ale tutaj też warto może przytoczyć, bo to nieznane jest. Woliewicz musiał sformułować pewną zasadę metodologiczną, nauk społecznych. Ja może przytoczę tę uwagę, przynajmniej w moim sformułowaniu. Otóż przy szukaniu przyczyn jakiegoś zjawiska polityczno-społecznego a. należy uwzględnić historyczny kontekst danego zjawiska i b. należy uwzględnić rzeczywisty układ sił, które tam wtedy działały. To jest właśnie w duchu tego podziału siłowego. To jest przy okazji w tekście, który jest ustalenia końcowe w książce Ksenowo-Jawiańskiej. Ale nie za bardzo rozumiem, co by nam to miało burzyć, to stwierdzenie, że tak jest. I co by ono miało ilustrować? Nie, ja sformułowałem tutaj uwagę polemiczną. Kilka uwag polemicznych mam, być może nie słuchaj, ale mam uwagę co do sformułowania do filozofii polityki Woliewicza. I pierwsza uwaga to jest ogólna taka. Powtarzam, że Woliewicz w zbyt małym stopniu uwzględnił podział faktyczny świata.
No jak tak, to w zbyt małym stopniu, jak studentom kazał i swoim wnukom, żeby się chińskiego uczyli. Świat będzie chiński w przyszłości. No to nie uwzględniał? To znaczy, jeżeli mogę jakoś spróbować odpowiedzieć, to pozwolę sobie. I może dwa zdania dokończyć, nie będę już... To jest właśnie trzeźwość i arystotelizm, Wolniewicza, a nie bujanie w platońskich obłokach. Czy zdało sobie doskonale z tego sprawę, jaka to jest potęga Chiny i że ona rośnie cały czas i że to będzie jeden z największych problemów tego świata. Przecież to nie były żarty z tą nauką chińskiego. Więc tutaj bym się nie zgodził, że nie uwzględnił. Ale ja o Chinach nic nie mówię. Także druga uwaga, zbyt poważna, przepraszam, druga to jest niedocenianie roli politycznej poprawności w Unii Europejskiej i całego Zachodu. Nie będę tego rozwijać. Trzecia uwaga polityczna to jest wątpliwości co do przyczyn powstania Unii Europejskiej. To znaczy... I ostatnia już uwaga, więc już nie będę. Brak wyraźnego rozróżnienia między sferą myślną a sferą deklaracji słownych i pisanych. Powiem, to wszystko należałoby dalej jeszcze rozwijać. Ale... No ale to, co pan profesor Zumelewicz nam tutaj przedstawił, to jest woda na młyn Wolniewicza, to jest potwierdzenie tego, co i pan Patryk mówił, że filozofia merytoryczna to jest jedna niekończąca się awantura. To są polemiki, Wolniewicz mówi coś, Zumelewicz na to, no coś. I tak nie zaczęło. Chciałem tylko się jeszcze odnieść do tego, że pół żartu, pół serio. Tak, mój wykład jest najmniej istotny z tych, które będą w tym roku, dlatego że to nie jest taka prawdziwa filozofia, tylko po prostu wstęp do filozofii. Jakby ktoś się pytał, co to jest filozofia, to można... Nie, to niepotrzebnie się pan kryguje. Co to jest na przykład osobowość filozoficzna, to myślę nie jest po prostu nie, na to odpowiedzi. Dlatego trzeba by ten temat trochę poruszyć jeszcze, bo zaraz nam czasu zabraknie. Dlatego ja chciałbym zaprotestować. Znaczy ja akurat uważam, że to jest przejaw wyjątkowości filozofii, że ona się zastanawia, czym jest. I o ile profesor Wolniewicz mówił, w moim przekonaniu słusznie, że filozofia nie jest ponad nauką, ani poniżej nauki, tylko poza nauką, to ja jednak uważam, że w pewnym sensie można powiedzieć, że filozofia jest ponad nauką, bo ona jest na tyle krytyczna, że nawet się zastanawia nad sensem samej siebie, tak? A na przykład biologia po prostu przyjmuje jakiś sposób dowodu działania i na przykład większość biologów nie zastanawia się nad tym, tak, jak pewna jest ich wiedza. Tak? Każdy ma swoje ciasto do wypieczenia. No, biologia dostarcza jakichś efektów swojej roboty, filozofia żadnych efektów nie dostarcza, oprócz dzieł genialnych tam raz na stulecie, prawda? Ale tu nie ma postępu, w biologii jest postęp. Filozofii nie ma postępu. Proszę, pan na końcu siedzący. Tak, Jakub Borkowski. Ja chciałem się po pierwsze zgodzić z tym podziałem profesora Wolniewicza. To był, jak usłyszałem go po raz pierwszy, to był dla mnie przełom, bo to znaczy przełom, bo w końcu widziałem filozofa, który mówi konkretnie, że są cztery nauki, ewentualnie jakieś tam rozgałęzienia. Dlatego, że na przykład no dzisiaj to już widzimy masowo na uniwersytetach, tworzenie kierunków, jakieś tam wojskoznawstwo, kulturoznawstwo, wszystkoznawstwo i tak dalej. I wszyscy otwierają oczy, jak ja cytuję profesora Wolniewicza, bo tak rzeczywiście uważam. I chciałem zapytać, czy może profesor Wolniewicz gdzieś korzeni takich myśli nie dostrzegał też, bo jak kiedyś czytałem chyba Ajdukiewicza jakąś książkę, to on tam wykłada, albo Kotarmiński, wykłada też cały rozdział jest zajmujący się podziałem nauk, jakieś nauki indukowane, nauki zręczne i tak dalej, i tak dalej. A to byli też właśnie nauczyciele profesora Wolniewicza w pewnym sensie. I czy to był jego oryginalny pogląd, to znaczy co do oryginalności nie mam wątpliwości, ale czy profesor Wolniewicz nie był zainspirowany jakimś dziełem, które też tak stawiało sprawę na nauki, czy to? Jednoznacznie nie odpowiem w tej chwili, ale jestem przekonany, że był zainspirowany. Myślę, że to i z Czerzowskim jest zgodne, i z Elzenbergiem jest zgodne, że to nie jest nic tutaj odkrytego. Zresztą mówił Wolniewicz, że filozofii nie ma odkryć. No dokładnie. Cokolwiek byście państwo przytoczyli, to zawsze można się cofnąć 100 lat wcześniej i jakieś pierwociny znaleźć tego, prawda? Może jakieś pytanie to osobowość, bo to chyba najważniejsze. Ja o osobowość. Tak. Jeżeli mogę.
We mnie wzbudziła wątpliwość jedna teza, która się pojawiła w trakcie referatu, mianowicie łącząca osobowość filozoficzną z pewną misyjnością. Bo później zaraz się pojawiła jednocześnie w referacie teza, że filozofia to jest zajęcie, które każdy uprawia dla siebie przede wszystkim. I to mi akurat przypomniało zdanie, które Marek powiedział o Feuerbachu, że Feuerbach ledwie tylko próbował zrozumieć świat, natomiast filozofia jest po to, żeby ten świat zmieniać. Działalność misjonarska wiąże się z pewną zmianą. Ja się zgadzam, że w filozofii czy osób, które się oznaczają osobowością filozoficzną, działalność misyjna może zachodzić, natomiast teza, że jest to element konstytutywny dla osobowości filozoficznej, to wydaje mi się tutaj wątpliwe. To ja się będę bronił teraz. Pan doktor Ogołowski przecież tutaj na tablicy napisał, że mamy bierną i czynną, tak, wrażliwość filozoficzną. I może ja się źle wyraziłem, ale nie, to nie jest tak, że każdy dla siebie uprawia filozofię. Ja nie dla siebie uprawiam filozofię, tylko dla prawdy, no tak bym powiedział. Bo mnie interesuje, jak jest naprawdę w danym temacie, dlatego uprawiam filozofię. I nie jakieś wartości, mówiąc za Rydbergiem, perfekcyjnej. Tak samo Wolniewicz mówił, że on umrze, a prawda zostaje, tak? Nie uprawiamy filozofii dla siebie, tylko bo nas sprawa pewna interesuje. To od razu powiem. Ale ta misyjność, to mi się wydaje, że są różne poziomy bycia filozofem, bo tak to nazwa. Taki z prawdziwego zdarzenia książkowy, Leibniz, czy Arystoteles, czy Platon, to mieli tą misyjność, nie mieli, też się umiał. Czynne zainteresowanie filozofem. I to jest, mi się wydaje, ważne, żeby o tym powiedzieć. Nie można powiedzieć, że filozofia to jest tylko dla mnie i to nie ma żadnego społecznego. Nie, Wolniewicz był wojownikiem, który walczył o pewne rzeczy i społecznie to też realizował w głosie racjonalnym na przykład. Ja tutaj chcę swoją tezę bardzo radykalną przedstawić. Ciekawy jestem, jak Państwo zareagujecie. Myślę, że zgodną z tym, co Pan Patryk tutaj sugerował, nie mówiąc tego wprost. Ta wrażliwość filozoficzna rozpada się na dwa komponenty. Pierwszy jest wrodzony, a drugi jest nabyty. Oczywiście ostatecznie mamy z tym drugim do czynienia w postaci jakiejś sprawności. Filozoficzna sprawność. Prawda? No, chyba się wszyscy zgodzą, żeby była sprawność, no to musi ona być wykształcona w ramach jakiejś tresury, ale musi być na bazie, na gruncie jakiegoś talentu, czegoś wrodzonego. Otóż moja teza, misyjność by była tu, w tym drugim punkcie. To znaczy taki Wolniewicz, który się urodził, był młodym chłopakiem, on trafił po pierwsze, powiem tutaj brzydko, na pewien popyt społeczny. Nie każda kultura takim popytem, prawda, dysponuje. I trafił z drugiej strony na pewne wzorce, na pewną szkołę. I dopiero jak jedno i drugie zadziałało, no to pojawiła się, jak to Wolniewicz mówi, powołanie. Pojawiło się powołanie, które odpowiada tej misyjności. Natomiast moja teza byłaby taka, żeby merytoryczną filozofię uprawiać, przejawiać tę wrażliwość czynną, trzeba mieć wrodzony interes osobniczy. Taki sam, proszę Państwa, przez analogię, podobny, jak wrodzona jest skłonność do pomidorów albo jakaś pomidorofobia. To nie jest coś takiego, że pomidory nam się podobają albo nie podobają, tylko jedni lubią jeść, a inni się brzydzą pomidorami. Przecież to jest wrodzone, z tym się nic nie da zrobić. Generalnie profesor Wolniewicz w tym znowu genialnym tekście, moim zdaniem, Hedonizm i obowiązek, chyba tam, gdzie analizuje strukturę motywacji ludzkiego działania, zastanawia się i później potwierdza, że istnieją wartości utylitarne, osobnicze. I jako, bo, że istnieją gatunkowe, to jest jasne, wszyscy musimy jeść. Jedzenie jest wartością utylitarną, jeżeli nie będziemy jedli, umrzemy, nie ma tu wyjątku. Natomiast istnieją osobnicze i profesor daje przykład osobniczej, utylitarnej wartości picia alkoholu. Jest osobnicze. To ma oczywiście jakieś podłoże, prawda, gatunkowe, ale to jest zindywidualizowane. I teraz te różne skłonności do pomidorów, do hazardu i inne takie, myślę, że wrażliwość czynna filozoficzna to jest po prostu upodobanie osobnicze, no, w spędzaniu czasu, w ramach czegoś, co jest naturalne, przyrodnicze, no, zabawy, odpoczynku.
jakie są warunki konieczne życia, oprócz jedzenia, picia, spania, jeszcze jest odpoczynek. To biologia mówi jednoznacznie, gdybyśmy my 12 godzin pracowali i 12 spali, to byśmy nie przeżyli. My musimy się zajmować też regenerowaniem organizmu, odpoczynkiem. I teraz no jedni plują przez lewe ramię, inni grają w pokera, jeszcze inni oglądają mecze, a jeszcze inni roztrząsają problemy filozoficzne. Na przykład tłumaczy to Wittgensteina, że on uprawiał filozofię, pisał traktat logiczno-filozoficzny w okopach I wojny światowej. Tutaj granaty wybuchały obok, on był żołnierzem w artylerii, a on pisał tezy traktatu, to mu przyjemność sprawiało. Dokładnie. Ja myślę, że bez tej przyjemności osobniczej nie ma tego napędu. I teraz oczywiście ta osobnicza przyjemność musi się w wyniku społecznych oddziaływań przemienić w powołanie. No bo jeżeli to będzie sama przyjemność nieukształtowana przez szkołę i nieoczekiwana w społeczeństwie, no to nic z tego nie będzie. No. Tak bym myślał. W każdym razie jestem zwolennikiem teorii pomidorów i myślę, proszę Państwa, że tak jak wszyscy na tej sali dysponujemy bierną wrażliwością filozoficzną, no to nie wszyscy czynną, bo nie wszyscy, jak młody człowiek, pan Patryk, piszą, prawda? Poświęcają swój czas na to, żeby tam smażyć jakieś teksty, starać się je zamieszczać. Bo to już no, musi pan już jakąś frajdę tak, tej części. To w ogóle bez wątpienia. Ja może odpowiem, od razu odpowiem na tą jedną pewną historię z profesorem Wolniewiczem, bo ja na żywo z nim się spotkałem tylko dwa razy. W przypadku dwóch wykładów to był ten wykład, który był na UKSW o Niemcach. Ja do niego podeszłem i powiedziałem, panie profesorze, ja bym chciał powiedzieć, że pan profesor powiedział wszystko to, co ja już w sumie jakoś sądziłem, tylko pan to lepiej powiedział. I jestem panu za to wdzięczny, to co profesor powiedział, że no już większej przyjemności mi pan sprawić nie. Muszę powiedzieć, że to, co ja powiedziałem, to pan też się tutaj zgadza ze mną że to ma jakiś sens. Tak? Także Wolniewicz nie był taki, że każdy się musi z nim zgadzać i tak dalej, tylko po prostu sprawiało przyjemność też to, że ludzie myślą tak jak on. Tak? Mi się wydaje, że to też jest ważne. No to jest w ogóle wzięte czy przejęte oczywiście z pełną świadomością, odpowiedzialnością z wstępu do traktatu Wittgensteina. Tam jest napisane we wstępie. Ta książka jest adresowana do tych, którzy już takie myśli mieli i to przemyśleli, prawda? W domyśle ja to może zrobiłem bardziej profesjonalnie, no, ale książka adresowana do tych, którzy już mieli, myśleli na ten temat. Bardzo proszę, kto z Państwa. Ja jeszcze jedną rzecz. Najbardziej spośród 10 punktów, najbardziej dyskusyjna jest teza trzecia, że filozofia dostarcza wiedzy jakiejkolwiek. Pozytywiści by się z tym tak, nie zgodzili, a zwłaszcza ten odłam nazywany filozofią analityczną, że bo spór dotyczy tego, czy wiedza niepewna, czy informacje niepewne mają jakąś wartość. I z tego, co ja pamiętam, to profesor Wolniewicz nie pisał o wiedzy, tylko pisał, filozofia daje nie tyle wiedzę tam, gdzie nauka jej nie daje, tylko daje orientację. I to jest już dużo słabsze, a tak sobie wyobrażam, że mamy w jakiś później znany teren, nie wiemy zupełnie nic i dostajemy mapę. Czegoś się dowiadujemy, ale oczywiście nas wcale nie informuje, czy jeżeli pójdziemy tą drogą, to nie trafimy w jakieś niewłaściwe miejsce, ale jakąś orientację mamy. No i teraz pytanie, czy ta mapa, czy ten szkic jest jakąś rzetelną informacją dla tego, kto nie zna terenu, czy to jest jednak filozofia dostarcza wiedzy, nie ma cienia wątpliwości, że tak uważał profesor Wolniewicz, a mój kontrprzykład byłby taki tutaj do wątpliwości pana Stanisławka. Przylatują kosmici, nic nie wiedzą o naszej rasie Homo sapiens, dostają podręcznik Karola Marksa dotyczący człowieka i Bogusława Wolniewicza. No i teraz co? To, co wyczytają u Wolniewicza, to nie jest wiedza? Na temat natury ludzkiej i naszych zachowań na tej planecie? No, jeżeli mogę powiedzieć, bo... Oczywiście ona jest, tak jak tutaj mówiłeś, ona jest niepewna.
Ona jest obarczona ogromną dozą, prawda, hipotetyczności, ale jednak jest to wiedza. No. Nie przekonania Indian, jakichś tam apaczów dają wiedzę o naturze ludzkiej, tylko Arystoteles albo Wolniewicz. To jest jednak moja wiedza. Moja mapa też daje pewną informację, tylko pytanie, czy to ma jakąś wartość dla owego podróżnika. Może ja staram się odpowiedzieć, bo na początku, jak przygotowywałem się do tego referendu, też się o to potknąłem i tu słusznie mnie dr Kołowski troszkę przekręcił, żeby jednak mówił o wiedzy, a nie orientacji. Podam przykład. Teza Schopenhauera, że w każdym człowieku jest doza egoizmu. Proszę mi nie przekonać, że to nie jest wiedza. To jest wiedza. Oczywiście, że to jest wiedza. To jest wiedza, którą można nawet praktycznie zastosować i nawet się nią kierować. Jakoś żyć dzięki temu tej właśnie wiedzy. A to, że nauka nie odpowiada na to pytanie, to nie dlatego, że jeszcze nie może, tylko nie da się w sposób naukowy odpowiedzieć na to pytanie, ale da się w sposób filozoficzny. I to jest rodzaj wiedzy, że każdemu człowiekowi przysługuje jakaś doza egoizmu. I nikt mnie nie przekona, że to nie jest wiedza. Proszę Państwa, będziemy powoli zamykać. Może jeszcze jakieś ostatnie zdania. Tak, ja mam jedno pytanie. To jest problem w sumie, który mam od początku mojej znajomości z filozofią profesora Wolniewicza. Kiedy osobowość misyjna przekształca się w chorobę naprawiania świata? U Wolniewicza nigdy. Tak, ale czy znaczy, no, nie przekształciła się, ale czy się... Nie, ja nie mam na myśli Wolniewicza, tylko w ogóle u osoby, która sobie filozofuje. Kiedy jest ten moment, że właśnie osobowość misyjna przekształca się w chorobę naprawienia świata? I czy to w ogóle jest część jednego spektrum? Ja mógłbym się odnieść do kolegi, bo mi się wydaje właśnie, że były wspomniane, ktoś wspomniał tezę o Feuerbachu, ostatnią tezę, że świat należy zmienić. Mi się wydaje, że to by się przekształcało wtedy, kiedy właśnie chce się zmieniać świat, zamiast właśnie głosić jakąś filozofię, zamiast, nie wiem, przekonywać po prostu. To też zależy tak, od tego, to chyba też zależy od tego, jaką filozofię się wyznaje, bo jak się wyznaje filozofię, nie wiem, aktywizm, to raczej się nie zapada na taką chorobę, jak się wyznaje ale, konstruktywizm, to chyba... Jednak ja opieram się na tym, co Patryk powiedział, czyli, że jest w osobowości misyjnej, zabiera się to pragnienie mówienia innym ludziom, co jest dobre, a co złe. Ale to też by ich zmienić. Tylko po to, że trzeba to powiedzieć. Tak, to jest bardziej takie, słuchajcie, wszyscy jesteśmy, tak, sytuacja jest taka, że jest tychizm, prawda? Jesteśmy w takiej fazie. No tak. I po prostu to jest jakaś potrzeba, żeby to wypowiedzieć i to jest jakaś wtedy misyjność, prawda? A jak ktoś by właśnie miał chorobę naprawiania świata, no to wtedy by powiedział... Słuchajcie, macie żyć tak jak ja myślę, że ludzie, że tychicy by żyli. O. Macie myśleć jak tychicy. O. Jest takie zdanie z Wolniewicza, że filozofia zajmuje się właśnie zrozumieniem świata, a to, czy ktoś z tego skorzysta, tak. Czy jakaś utylitarna korzyść będzie, to wszystko jest. Ja bym myślał, że tu jest błędnie to pytanie postawione w tym sensie, że się nie przekształca skłonność filozoficzna w skłonność do naprawienia świata, tylko że te dwie rzeczy wypływają z innych źródeł. Że tutaj, no, używając tych moich słów, że taki naprawiacz świata, to on czerpie przyjemność tę osobniczą, utylitarną z jakichś innych spraw niż rozwiązywanie problemów filozoficznych. Mm. Naprawianie świata nie bierze się z rozwiązywania problemów filozoficznych, czegoś innego. Mm. Proszę Państwa, z konieczności będę zamykał. Oczywiście jeszcze jest kilka naszych spotkań, będzie okazja, żeby wrócić nawet do tych spraw dzisiaj poruszonych. Przypomnę, za tydzień będziemy mówić o domu. Za dwa tygodnie, 1 października będziemy mówić o domu, w sensie home. I będziemy, zresztą też Państwu zapowiem, bo to się dopiero za tydzień najszybciej pojawią jakieś tezy. Człowiek, który będzie nam referował poglądy profesora Wolniewicza na temat domu, jest z wykształcenia między innymi architektem i on tu będzie rozważał takie zagadnienie, tego nie ma w tekście Wolniewicza, czy dom w sensie house jakoś ma wpływ na dom w sensie home. Więc to może być ciekawe. A drugi temat, no to przypomnę, pan Faliński będzie o głosie racjonalnym i publicznej działalności profesora Wolniewicza. Bardzo dziękuję za żywy udział w dzisiejszym spotkaniu, zwłaszcza prelegentom.
i do zobaczenia za 2 tygodnie.